Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku serii Od Zera do Bodybuildera. Dzisiaj z nami jest gość chyba nietypowy, dlatego że bardzo, bardzo mało znany na naszej tutaj polskiej scenie, na czym bardzo mocno ubolewam. Tutaj chylę czoła Sebastianowi Płaszewskiemu, Crazy Bearowi z Instagrama, za to, że w ogóle mi przedstawił sylwetkę Majka i od jakiegoś czasu go śledzę. Niestety śledzę go bardzo wybiórczo, bo po niemiecku mówię słabo, umiem się przedstawić, także to jest wszystko, także dopóki się przedstawiasz, to cię rozumiem, później jest trochę gorzej. W każdym razie, cześć Mike, chciałbym, żebyś powiedział troszeczkę o sobie i przede wszystkim może powiedział, dlaczego tak mało cię jest w Polsce i dlaczego się tak ukrywasz przed naszą publiką. No, po pierwsze dzień dobry, każdemu, kto tu ogląda ten podcast. To chciałbym powiedzieć ogólnie, że ja się urodziłem w Niemczech, także jak coś źle powiem po polsku albo ortografia mi nie wyjdzie, to żebyście mi wybaczyli. Ogólnie się urodziłem w 1994 roku w Niemczech. Kulturystykę tak naprawdę zacząłem uprawiać w roku 2014. Startowałem w 2015 i 2016 roku. Po tym tak trochę się odcięło kulturystyki, no i teraz właśnie w 2021 roku zacząłem swój trzeci sezon ze Stefanem. Nie wiem, czy jest u Was znany Stefan, Krystian Wolski. Tak, znany dość mocno. No właśnie, zacząłem z powrotem zdecydowałem się po prostu już teraz wyjść na scenę, zobaczyć, na co mnie stać, jak wyglądam z innymi ludźmi. No i tak ogólnie z polską sceną, z kulturystyką nie miałem za bardzo połączeń, no bo ja żyję w Niemczech, wychowałem się w Niemczech, pracuję w Niemczech. Często do Polski jeździłem, to prawda, no ale to po takich siłowniach bardziej nieznanych, po wioskach, tam gdzie rodzina pochodzi. Tak dopiero teraz przez to, że się IFBB i NPC rozdzieliło, tak jak można powiedzieć. Tak, dokładnie. I te występy są w Warszawie przez Roberta Piotrkowicza, to tak pociągły trochę do Polski, no i zapoznałem kilkunastu takich fajnych właśnie ludzi, jak właśnie tego Sebastiana z Instagrama, albo Davika, Łukasza Modzielewskiego. No i teraz tak się za bardzo, no teraz się trochę bardziej interesuję tą polską kulturystyką i tą sceną. No. Powiem ci, że bardzo mnie przeraził fakt, że jesteś dokładnie w moim wieku, 94 rocznik. Jeszcze do tego zacząłeś, czekaj, ja to muszę obliczyć, 8 lat? Chyba tak. Bo ja zacząłem chyba rok wcześniej od ciebie, a jesteś, kurde, ja jestem jak twoja noga jedna, więc przeraziłeś mnie. Myślałem, że to idzie w dobrym kierunku, ale się okazuje, że ja cały czas przespałem, jak ty pracowałeś ciężko. Mówisz, że się odciąłeś od kulturystyki, ale to chyba nie działało na takiej zasadzie, że nie trenowałeś. Pewnie gdzieś tam trenowałeś, tylko po prostu nie śledziłeś tematu, nie? Tak. Ogólnie w 2015 i 2016 roku sezon mi bardzo fajnie poszedł, tak jak teraz w 2021 roku też. Jako junior wygrałem wszystkie prawe mistrzostwa, znaczy nie, no wszystkie niemieckie w juniorach i w mężczyznach, więc open już wtedy. Dość dobrze mi poszło, no ale tak jak czasami życie bywa prywatnie, inaczej się wszystko ułożyło, nie? Tam dom kupiłem, trzy psiaki mam w domu, próbowałem sobie ułożyć takie prywatne życie bardziej, no i odciąłem się trochę od tego i tak naprawdę mnie to bolało, bo ja nie chciałem odciąć się od kulturystyki, no i tak jakoś w tamtym roku nawet nie wiem dlaczego, tak mnie coś skusiło mnie coś po prostu i to, przez ten prep taki ciężki ze Stefanem, bo nie był łatwy prep, ta miłość po prostu wróciła i teraz po prostu chcę jeszcze raz zobaczyć, jaki potencjał jest we mnie w tym lub następnym roku. No i także cały czas trenowałem, tam diety nie pilnowałem, szczerze powiem. Jadłem co popadło po prostu. Chodziłem na siłownię tak 3-4 razy w tygodniu. No ale na to, że przez praktycznie 5 lat, byle jak trenowałem, byle jak jadłem, dość dobrze mi poszło, bo w 2016 roku miałem na scenie 102 kilo. A równe 5 lat później miałem 112-111 kilo na scenie. 10 kilogram przez 5 lat, byle jaka dieta, byle jaki trening, to dość dobrze poszło. Myślę, że mało kto w ogóle robi taki postęp, trzymając wszystko na teoretyczne 100%, bo z tym 100% też różnie bywa. Powiedz mi jeszcze, proszę cię, jaki masz wzrost, bo chciałbym tak porównać sobie mniej więcej, jak to wygląda u ciebie masowo. Mam 1,85 m, no na scenie miałem 112.
jak zacząłem dietę ze Stefanem, to miałem, szczerze mówiąc, 119-118 kilo, ale w takiej formie no naprawdę niedobrej, nie? Okej, okay. Znaczy to powiem Ci, że to jak na niedobrą formę, to tylko 7 kilo stracić, to jest chyba w Twojej głowie niedobra forma. No, znaczy wiesz, wydaje mi się, że w tym prepie tak było ogólnie, jak już zacząłem jeść od 1 sierpnia, właśnie, tak, że zacząłem jeść te posiłki tak, jak były rozpisane, ten trening rozpisany, we wszystkie suplementacje tak, jak powinno być, on time, także wszystko prawidłowo robiłem na 100%, że po prostu ja traciłem, forma coraz lepsza się robiła, traciłem tłuszcz i po prostu mi się wydaje, że coś tam jeszcze mogłem zbudować. Jednak mówi się, że to takie jest niemożliwe lub możliwe, ale mi się wydaje, jak teraz porównam zdjęcia, 116-112 kilo, to jest możliwe. Czy ja myślę, że to bardzo dużo tak naprawdę zależy właśnie od kwestii prowadzenia się, bo ciężko by było pewnie uzyskać taką rekompozycję komuś, kto faktycznie przez cały ten czas by trzymał wszystko tip-top, ale tak jak ty wiesz, że ciało jest chłonne tych reakcji, wiesz jak trenować, wiesz jak jeść i tak dalej, tylko po prostu tego nie praktykowałeś i nagle wskoczyłeś na takie swoje 100%, to ja myślę, że to jest jak najbardziej realne i pewnie no 100% prawdopodobne, że tak właśnie się wydarzyło, nie? Zresztą to widać było teraz po tych zdjęciach wszystkie, bo oczywiście prześledziłem całego twojego Instagrama i ze sceny i ogólnie w sensie z tego prepa, że po prostu no, i ta pełność mięśniowa była i wiesz, to także to nie było na takiej zasadzie, że gdzieś tam wyszedłeś przegłodzony i wiesz, jakoś zachudzony, jakaś bidula, tylko byłeś normalnie pełnie, ładnie, fajnie nabity. No i wyglądało to naprawdę imponująco, nie? Więc zdecydowanie tak musiało być. Sam się zdziwiłem, bo zanim pojechałem do Warszawy, powiedziałem, ach tam, top 6 będzie spoko, już tak zacząłem śledzić, jak tak właśnie mam, że muszę innych ludzi na Instagramie oglądać, patrzę się, kto startuje, kto oznacza NPC Poland, kto się pojawi w mojej kategorii. Taki wiesz, jestem taki, że muszę obserwować swoją konkurencję. Rali. No właśnie, tak wiesz, na przykład wiem wtedy, jak kto stoi na scenie, może ma lepszy mózg muskular, może ma słabe plecy, to wiem, jak się zaprezentować albo lub jak mogę się lepiej postawić, żeby lepiej wnąć od tej drugiej osoby. No i tak powiedziałem, ach, to spoko, będzie top 6, będę zadowolony. A jak już wyszłem na scenę we Warszawie i Davika spotkałem backstage i już mi każdy gratulował do karty pro, no to już tak... Jak to się mówi po niemiecku, no nie wiem, czy się tak mówi też po polsku, że krew posmakowałem, tak? Dostałem smaka i już po prostu już dla mnie się świat załamał, jak te karty pro nie zdobyłem. No, także z top 6 nagle w ciągu 5 minutach mi się tak w głowie przełączyło, że jednak mogę zdobyć tą kartę pro. Znaczy to jest dobre i zgubne, co? Bo to jest taki trochę, taka trochę woda na młyn teraz, ale też wiesz, tak. Trzeba zawsze gdzieś tam stąpać twardo po ziemi i robić swoje cały czas, żeby też coś tak... Znaczy nie wydaje mi się, że tak z tobą jest, ale niektórzy zawodnicy tak mają, że troszkę ich poniesie ta wyobraźnia i często tak jest, że się już przestaje człowiek tak przykładać, jakby chciał się przykładać, bo mu się wydaje, że już tą kartę ma, także to tak wiesz, pojedzie, zdobędzie. Tak, tak, rozumiem. Wiesz, też muszę powiedzieć, że bardzo byłem smutny po tych występach, no, po Polsce, po Danii, po Holandii, nie, może jeszcze później po tym pogadamy, ale ogólnie Stefan, no i jeszcze właśnie z Łukaszem rozmawiałem, z Modzielewskim, no tak mi trochę powiedzieli, że słuchaj, no i z Olejem zresztą też jest znany u was w Polsce Olej, cały czas z nim jestem w kontakcie, pomagam tam w pozingu. Powiedział mi, żebym nie był po prostu smutny ani nic, żebym po prostu pomyślał nad tym, że praktycznie trenowałem, suplementowałem i jadłem na plan przez 4 miesiące, a taką formę zrobiłem, że mogę po prostu być dumny z ciebie. No i jak sobie już tak, jak już tam sobie tego cheat day'a zrobiłem, jak już mózg się uspokoił, ciało trochę zregenerowało się, no to dopiero skojarzyłem, że to, co zdobyłem i tak, to i spoko było, że nie mogę, że nie mam, no, że nie ma co być smutnym. No to był powód, dla którego ja się zaśmiałem tak bardzo, jak powiedziałeś, że byłeś smutny po tych startach, bo dla większości to byłby sezon życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie fakt, jak wyglądało to przed w ogóle tym sezonem, no nie? Bo to wiesz, niektórzy do tak dobrego sezonu, jak ty zrobiłeś, to się szykują na 100% przez kilka lat. A tutaj jest kwestia wskoczenia sobie na temat 4 miesiące przed i no, no nic tylko pogratulować, no nie? Także to jest tylko i wyłącznie teraz kwestia tego, żeby już nie schodzić z tej drogi i robić swoje i to jest rzeczywiście już kwestia tylko i wyłącznie gdzieś tam czasu, żeby tą kartę dziabnąć. Słuchaj, Mike, bo my teraz gadamy o tym, co było
teraz. A ja bym chciał się dowiedzieć, co było przedtem. Co robiłeś, zanim w ogóle zacząłeś trenować kulturystykę? Jak to się stało, że do kulturystyki cię przywiodło, ogólnie do treningu siłowego? Jak wyglądały początki? Może zacznę tak od samego początku. Jak skończyłem 16 lat skończyłem, zdecydowałem się iść do wojska niemieckiego i zgłosiłem się po prostu, jeszcze wtedy było przymusująca służba u nas. No ale ja się zdecydowałem po prostu, że ja chcę iść w tym kierunku jako żołnierz zawodowy, że chcę pracować w tej dziedzinie, bo mi się bardzo podobało. Tak naprawdę byłem kiedyś, grałem w piłkę 11 lat, dość dobrze mi szło. Przestałem ze sportem całkowicie i jak to tak bywa, zacząłem grać w komputer, chipsy, cola i przytyło mi się. Miałem tak 85-90 kilo, nawet 85. No, może to nie jest tak dużo, no ale jednak mówię, że takim typowym nerdem jestem. No jak skończyłem 17 lat i już mogłem iść do wojska, to jednak tam taka praca fizyczna się zaczęła, no bo zaczęli katować, nie? Plecak, broń, pływanie, bieganie, wszędzie marszem, biegiem, sport rano, wieczorem, w nocy. Takie, no ciężki czas był, ale dla mnie i dla psychiki bardzo fajny, dobry czas był, bo zgubiłem 20 kilo, więc ważyłem jakieś nawet 80-70 kilo. I już tak widziałem, że mi się taka sylwetka trochę zmieniła, że miałem szóstkę na brzuchu. Nie byłem tam jakiś muskularny, taki skinny po prostu, nie? No i to dość mi dobrze tak właśnie poszło w tym wojsku. No ale jak to zawsze jest, szkolenie się skończyło po 3 miesiącach i wróciłem do swojej, znaczy dostałem, opuściłem to właśnie to szkolenie, jak już było zakończone i poszedłem do swojej jednostki, gdzie po prostu już na stałe byłem. A tam taka praca bardziej była na zasadzie, że biurowa albo w czołgu, bo jestem ogólnie przez lata byłem czołgistą, strzelałem z Leoparda 2A6. I to już bardziej takie było, że wieczorem się usiądzie, jakieś piwo, jakiś papieros, jakaś pizza i tak dalej. No i jak to młoda, głupia głowa, dostałem pierwszą wypłatę z kolegami zawsze na imprezy. Tu flaszka, tu jakiś alkohol, tu wychodziliśmy co weekend. No i mam starszego brata, który jest 14 lat starszy ode mnie i zawsze się ukrywałem u niego. Mam wielki respekt przed rodzicami i nigdy nie ważyłem się do domu pijany pójść. I zawsze spałem u swojego brata. I kiedyś był tak po prostu, taki czas już był, że chodziłem co tydzień na imprezy, że on już wtedy ćwiczył, mój brat, i wstał kiedyś rano i powiedział do mnie: słuchaj Mike, gdzie się było ostatni raz, już się nie będę krył. Imprezowanie się kończy, idziemy razem na siłownię. On to podstawił. No i tak, kurde, jeszcze takiej, na kacu jeszcze, kurde, nie wiedziałem, o co chodzi za bardzo. Myślałem, że za tydzień znów zapomni o tym. Szykowałem się do niego, mówi: dawaj, kładziemy się, zaczynamy jakiś tam trening robić. No i jak to tak było, on się za bardzo nie znał, ja się nie znał. Mieliśmy jakieś takie dwa hantle skręcone w domu, jakieś tam ławeczki z Ikei postawione i zaczęliśmy tam jakieś tam wiosłowanie, wyciskanie. No i taką, że mam taką genetykę, powiem, nie najgorszą, widziałem takie postępy w pierwszych 3 miesiącach. No i wtedy już się zdecydowaliśmy zapisać na siłownię. Takie pierwsze białka się kupywało, pierwsze jakieś tam kreatyny i tak dalej, z Weidera pamiętam, albo na eBayu gdzieś tam z Chin, kurde, całkowicie jakieś, że wtedy żołądek bolał. Nie wiedział w sumie, co robię, ale jadłem wszystko, jadłem dużo, chodziłem na tą siłownię i widział po prostu, że barki, klata, plecy, wszystko się zaczyna zmieniać. No i to był właśnie taki pierwszy początek, że zacząłem trenować, ale nie pod względem kulturystyki, tylko po prostu, bo chciałem być silniejszy i lepiej wyglądać. A jestem taki człowiek, że jak coś robię, to zawsze na 100%. Że ja nie mogę na przykład być żołnierzem 0%, tylko muszę być 100%. Wtedy gram w piłkę, też robiłem 100%. Zawsze musiałem być najlepszym. Jak chodziłem na imprezy, to też tak 100% chodziłem, nie opuszczałem nic. A jak już wtedy zacząłem z takim sportem, no to już wiedziałem, okej, muszę czytać, muszę jakąś ten... czytać, słuchać, jakiś tam już wtedy YouTube był, bo to był 2013-2014 rok. Już tam trochę na Instagramie ludzi, już tam jakieś tam, coś tam działało się, do Polski się jeździło. Kupiłem sobie takie pierwsze suplementy właśnie, jak powiedziałem, Weidera i tak dalej. No i tak faktycznie to tylko robiłem dla siebie. No a jak wtedy już minął tam chyba rok czy dwa po treningu, nie wiem ile przytyłem, może z 20 kilo w ciągu 2 czy 3 lat.
wojsko mnie wysłało na szkolenie do Lubek, to jest nad Bałtykiem, tak można powiedzieć. I tam chodziłem zawsze do sklepu Body Attack. Nie wiem, czy ta firma jest znana u was w Polsce. Jasne, jest. I tam był taki starszy, znaczy starszy nie, bo się obraził na mnie, taki fajny gość, co pracował, ma na imię George. I powiedział do mnie, chodź no z tyłu, rozbierz się. A ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Mówię, kurde, czy jakiś homo, czy no, nie wiem, o co mu chodzi tak naprawdę, nie? Widziałem, że on dobrze wygląda, bo zawsze żyły, zawsze shape był dobry od niego. No ale nie wiedziałem, że to w ogóle jest kulturystyka. Tylko wiedziałem, że są suplementy, wiedziałem, że kto jest Kai Green, kto jest Phil Heath, tak dalej, to wiedziałem, ale nie interesowałem się nigdy. No kazał mi się rozebrać, jakiś tam posing zrobić i mówi do mnie, słuchaj, fajnie wyglądasz, ale twoje nogi strasznie wyglądają, bo nigdy nie trenowałem nóg. No i tak w 2014 roku rozpoczął taki pierwszy plan, jak mam trenować. Zapoznał mnie z swoim kumplem, który jest, znaczy był mistrzem świata do wagi chyba 80 czy 90 kilo w przysiadach. I zacząłem z nim trenować przysiady, bo nigdy nie trenowałem nóg. No i taki był fajny progres, jak trenowałem z takim powerlifterem, że tam miałem samą taką sztangę 20-kilową. Jakieś tam gumy mi pozakładał czerwone, co ciągną cię więcej w dół, wiesz, coś, nie? To się zawija na sztangę. To tam, wiesz, 5 ruchów dałem radę, kolana się zaczęły trzęsieć. Część, tak. I no byłem w szoku, że kurde, trening no, tak może mnie rozwalić, no bo tak patrzycie, to wiesz, klata, plecy, biceps, triceps na weekend i to wszystko. No i tak właśnie początki takie były właśnie, że zacząłem dodawać te nogi. Ten mój znajomy powiedział do mnie tam po pół roku, że progres był naprawdę bardzo dobry w nogach. Tam hamstring, czyli tylnie nogi nie za bardzo, ale kwody bardzo ładnie urosły mi. I zaprowadził mnie do Hamburga, następnego trenera, który przygotowuje ludzi. No i tak zdecydowaliśmy się po prostu napisać mi plan treningowy, plan na jedzenie i startowałem pierwszy raz w Niemczech w 2015 roku w październiku. No i tak samo w sumie jak teraz ten ostatni sezon, wyszłem na scenę, już w ogóle nie wiedziałem jak pozować, jak nic i był wtedy Aleksander Westermeier, który wygrał Arnold Classic Europe. Wtedy jeszcze nie było NPC, tylko był, no nie wiem, Arnold Classic Europe, FVLS w Prague i wszędzie, i chyba nigdzie nie, w Europie nie dało się wygrać karty pro. Chyba tylko takie dwa jedyne shows były, z tego co pamiętam. Tak, tak. No i on akurat też wygrał tydzień wcześniej Arnoldy i tydzień później przyjechał do nas na mistrzostwa niemieckie. No i już wiedziałem po prostu, że taki koleś tam jest, jego właśnie akurat znałem, bo go śledziłem. No i wyszedł na tą scenę i on mi powiedział, skąd ty jesteś? Bo ja cię wcale nie znam, tak samo jak i ty teraz. Ja mówię, no, że stąd i tąd, ja tam nie pokazuję się za bardzo. Mówi, no to kurde, ja się teraz boję, że jako wygrałem Arnoldy, a ty możesz ze mną teraz tu wygrać na swoich pierwszych zawodach ze mną. No i tak jakoś, kurde, zdobyłem wtedy nie drugie, ale trzecie miejsce. I wtedy już jakoś ten, moja głowa, mój mózg zrealizował, że mam predyspozycję dość dobrą na kulturystykę. Normalnie, że tam każdą partię jakieś tam słabsze i tak dalej, ale że jednak dużo nie robiłem, bo na pewno są ludzie, co harowali się więcej, którzy lepiej dietę trzymali i lepiej trenowali, ale mi to już dobrze poszło i już wtedy wstąpiłem w kulturystyce w 2015 i 2016 roku. I takie właśnie były początki. Powiedz mi, no jak miałeś szczęście, kurczę, tak naprawdę, że trafiłeś po kolei na takich ludzi, którzy cię, można powiedzieć, że po szczególnych tych szczeblach do góry ciągnęli, że tak powiem, bo wiesz, większość osób jak zaczyna to pierwsze starty gdzieś tam samodzielnie, nie do końca wiadomo co i jak, a to już miałeś takie doświadczenie. Natomiast czy pamiętasz może, skąd czerpałeś taką wiedzę, jeżeli chodzi o kwestię diety, suplementacji samodzielną? W sensie nie tyle, co dostałeś na kartce rozpisane, tylko dowiadywałeś się na pewno sam, że wiesz, że potrzebne są białka, tłuszcze, węglowodany, jak to się liczy i tak dalej. To jest śmieszne, bo nawet, że kiedyś był internet i YouTube i tak dalej, no to tak za bardzo jeszcze kulturystyką się interesowałem, to nie wiedziałem nawet skąd mam tą wiedzę wziąć. To ja do siebie, bo ja ogólnie pochodzę z koło Legnicy, znaczy rodzina moja, tam jeździłem na siłownię. Miałem taka mała siłownia, w piwnicy jeszcze tak, całkowicie w piwnicy była siłownia i tam były takie Muscle and Strength albo co tam jeszcze u was tak w Polsce było, Muscle Development chyba tak, po polsku, tak. Te gazety. No i ja po prostu poszedłem do tego pana Darka, powiedziałem pan Darek,
Ja potrzebuję wszystkie te magazyny od was, te wszystkie książki, różne tam wydania i tak dalej. Mówię, a po co tobie? Mówię, no bo jestem teraz 2 tygodnie w Polsce, 3 tygodnie i ja muszę się nauczyć, muszę wiedzieć, co źle robię, co dobrze robię. No i wziąłem tą całą tą skrzynkę, nie wiem, z 5 kilo ważyła, czy 10 kilo, wrzuciłem w samochód, pojechałem do babci i w sumie przez 3 tygodnie tylko czytałem o te takie magazyny, nie? Te Master Development i tak dalej. I to był właśnie pierwszy raz, że w ogóle widziałem meal timing, co to jest, ile proteiny powinno się jeść, ile węglowodanów, ile tłuszczu. Chociaż naprawdę, no to my wiemy o tym, że to, co nam pisali, to... No jasne, jasne. No wiesz, ale to kiedy... To ja po prostu się nie znałem, myślałem, że to jest właśnie to. Że jak ktoś mi tam napisał, że jak zjem 2 gram, czy tam 3 gram proteiny na kilogram ciała, że to będzie, kurde, źródło złote, że to jest ta wiedza, którą potrzebuję. No i tak praktycznie tylko z tego miałem swoją informację. No i jak już zadzwonił się właśnie na tą scenę, to miałem tego trenera, tego coacha swojego. Chociaż jak tak pomyślę teraz, to 6 lat do tyłu, to on też za to bardzo takiej wiedzy nie miał. Właśnie miałem się była... pytać, jak wyglądała twoja pierwsza dieta, bo często się zdarza, że się pytam zawodników i się okazuje, że gorzej niż jakby sobie sami ułożyli. No, tak wiesz, tak. Powiedzmy tak, o, ryż i kurczak suchy cały czas. Nie, ani słodzika, ani żadnych tam coli light, ani żadnych sosów. Nawet nie mogłem jakichś tam warzyw mrożonych, tylko zawsze świeże warzywa kazał mi jeść. Nic z puszki. No i ci muszę powiedzieć, że kurde, jakoś wtedy mi bardzo dobrze szło, tak dla głowy, mogłem się lepiej przestawić, niż teraz. Że teraz miałem taki gorszy okres, nawet, że tam jakieś tam, nie wiem, sos zero, czy jakieś tam, wiedziałem dokładnie, czy mogę sobie tu coś pozwolić zjeść, czy tu coś sobie pozwolić zjeść, że miałem większy wybór tego jedzenia. Gorzej mi szło niż niż taka pierwsza redukcja całkowicie, nie? Myślisz, że taka czysta mnicha całkowicie, w sensie, że aż radykalnie czysta, bym tak powiedział, jest lepsza dla ciebie pod tym względem, że po prostu nie ma żadnych pokus, wiesz, nie ma różnego rodzaju smaków, że tu słodki, tu taki, czy to po prostu jest kwestia tego, że jak masz zbyt dużo do wyboru, to nie wiesz, co wybrać? Wiesz co, mi się wydaje po prostu, że taka wiedza, że ja myślałem, że tylko to mogę i nic innego nie mogę, jeżeli nie znam innych zawodników, nie wiedziałem, co inni robią, mi to po prostu o wiele łatwiej zrobiło wtedy. Bo ja naprawdę myślałem, że wtedy, że jak ja teraz jem z puszki te pomidory, to ja formę zrobię. Bo ja nie wiedziałem nawet, ja nie wiedziałem, że to, że tam kalorie, czy tam jest środki, czy coś. On powiedział, nie, tego nie wolno, bo to ciągnie wodę. A mogę, nie wiem, jakiś tam ogórka kiszonego, nie, tego też nie wolno, bo jest tak i tak, nie? No ja po prostu w to wierzyłem, a jak już teraz wiedziałem, widzę na YouTubie, ten nie to, ja tu mam jakiś sos zero, tu jakieś makarony, zero kalorii i tak dalej. Jest tyle tego wyboru po prostu, że ja wiem, że mogę z tego wybrać i to tak bardzo kusi i ta wiedza, że ty możesz jednak trochę iść w lewo i w prawo, że to nie jest tylko taka jedna prosta droga, tylko tak w głowie to ciężej w głowie jest. To jest moje zdanie, moja opinia. A jak teraz paradoksalnie wygląda u ciebie ta dieta? W sensie, no ja wiem, jak tam działa Stefan, także to na pewno jest wszystko, że masz z góry założone, co i jak musisz jeść, ale właśnie jak podchodzisz do kwestii takich rzeczy jak słodziki, jak sosy zero, jak jakieś takie bezkaloryczne makarony i tak dalej. Wiesz, jak ktoś ma problemy z jelitami albo z brzuchem, to ja do samego końca praktycznie używam słodziki i kole zero i takie te napoje i sosy i wszystko. Jak miałem starty w niedzielę, to po prostu odstawiałem wszystko dopiero w czwartek. I to wszystko. Ja nawet jak miałem wypić tam 12 litrów wody czy tam płynu, no to ja po prostu piłem 8 litrów Pepsi Max, a 4 litry herbaty powiedzmy, nie? I mi to wcale nie szkodziło, tylko po prostu brzuch zawsze był pełny, napełniony, no bo ten gaz, ten słodzik jednak, no i zresztą wiesz, jak to jest na redukcji, jelita też dużo problemów sprawdzają. Jeszcze jak dużo jesz warzyw, aby się napchać, no to już całkowicie, kurde, widzę tydzień wcześniej na Instagramie kolesi robią zdjęcia, super forma dalej, a ja siedzę 2 dni przed zawodami, bęben taki rozepchany od słodzików, od tych warzyw i sobie myślę, kurde, jak ja będę na tej scenie wyglądał tak naprawdę, nie? No to jest właśnie powód, dla którego ja unikam paradoksalnie na redukcji dużej ilości warzyw, bo ja pamiętam swojego czasu, jak
też zaczynałem i właśnie ładowałem po 450 gramów na przykład z warzyw na posiłek i tak dalej. A teraz na przykład jak się szykowałem, to maksymalnie do 50 gramów na posiłek i powiem Ci, że jeżeli chodzi o kwestię trawienia, to naprawdę ogromna, ogromna różnica. Wiadomo, trzeba tam z zewnątrz jakiś błonnik tego typu rzeczy sobie wrzucać, no bo to oczywiście jest potrzebne do tego, żeby prawidłowo te jelita pracowały, ale no faktycznie zapychanie się to nie jest też dobra rzecz. Tak, zgadzam. Jeszcze wiesz, jeszcze jak my nie jesteśmy men's physique, nie mamy tam 80-90 kilo, tylko się ma swoją wagę i się jest na tej końcówce, no to kurde, tu jakiś szpinak, tu jakiś ogórek, tu pomidor, a to ma, tu jakiś jalapeno ma 0 czy 5 kalorii na 100 gram, tu jakieś tamten i się wszystko mieszało i na samym końcu jeszcze kurde polało się sosem zero, na to jeszcze cynamon, na to 2 gram soli, się tak wymieszało, wszystko się, no i zresztą wiesz, jak to jest, się wydziwia, taki człowiek się dziwny robi, nie? Jak kobieta w ciąży. Ja już jestem poza tą strefą takiego wydziwiania na redukcję, ale faktycznie pamiętam kiedyś to. Kurczę, w ogóle to jest też taki był paradoks, nie? Jak nagle się w człowieku budzi zawsze jakiś kucharz. Tutaj na masie, wiesz, wrzucasz worek ryżu i nawet się nie chce nic, wiesz, robić, żeby cokolwiek, jakoś jakikolwiek to smak miało, a tutaj się okazuje na redukcji, że przepisów szukasz, jakiś, wiesz, tutaj tego, coś tam, nagle się okazuje, że ty potrafisz zrobić coś więcej niż jajko sadzone, nie? No, zgadza się. Zgadza się. Widziałem, że ty gotujesz właśnie kurczaka we wodzie. Tak, chyba z tego co pamiętam. Duszę, no zazwyczaj w tym wodzie na patelni. A ja kurde siedziałem właśnie i sobie robię tę kolację, ten ostatni posiłek. Miałem chyba 40 tłuszczu i 50 białka mogłem wtedy jeszcze zjeść. I sobie robiłem te takie omlety, kurde, na patelni. Takie, kupiłem sobie specjalną patelnię, żeby sobie omlety robić. Zwijałem je ładnie. Dawałem sobie jakiś tam słodzik do masła orzechowego, gorącą wodę, żeby więcej masy tego było, żeby posmarować. A kurde, tak oglądam Ciebie na YouTube i widzę, jak Ty sobie kurczaka gotujesz, nie? To jest taki paradoks. I wiedziałem, że ja na tym samym etapie będę jak Ty. Że jakiś teraz będę z powrotem więcej ja, to tak samo będę robił. No, to jest tak naprawdę, wiesz, później to się już w okresie masy, zwłaszcza jak się ma dużo żarcia, to się już je dla zadania. Wiesz, że musisz, tak. No to już tam wcinasz, nie? Już tak, takich pokus nie ma. Zgadza się. Właśnie, teraz odnośnie okresu masowego, bo sezon zakończony, i teraz prawdopodobnie no, rozumiem, że gdzieś tam po tym okresie sezonu pewnie robiłeś jakiś odpoczynek, czy odbicie, czy jak to u Ciebie wyglądało? Nie, ogólnie jak wracałem z Holandii już w samochodzie, bo jestem zawsze taki człowiek, że muszę mieć pewność, co będę robił jutro albo pojutrze. Ja nie mogę odpuścić dnia albo na przykład tam tygodnia czy coś takiego, jak jestem w domu. Jak jestem na urlopie, to jest okej, ale jak jestem w domu, że po prostu nie mogę tydzień nic nie robić albo byle jak zjeść, albo nie chodzić na siłownię, bo wtedy mi jest ciężko wrócić do tej starej rutyny. Mhm. Więc ja po prostu już wiedziałem, zanim w ogóle do domu przyjechałem z tej Holandii po tych ostatnich występach, że nie będę robił żadnego odpoczynku, tylko po prostu będę wszedł na rebound i też wiedziałem, że trenera zmieniam. Więc ja już wtedy gadałem ze Stefanem, że po prostu ten plan, który on miał ze mną, mi się tak nie podobał, ten rebound i ten off-season, jak mieliśmy go zacząć. I po prostu nie mogliśmy się dogadać, no i nie tam, że się pokłóciliśmy czy coś, bo Stefan jest bardzo miły człowiek, bardzo pomocny. Zawsze ja mu pisałem rano o 6:05, później odpowiedź była. Ja mu wysyłałem przed występami dzień czy dwa czy trzy dni wcześniej 6 razy na dzień formę i od razu mi odpisywał. On zawsze oglądał wszystko, poprawiał mi pozing, wszystko. Więc jako trener naprawdę go polecam. Ale jednak moim zdaniem jest tak, że jak ja chciałem się czegoś jeszcze więcej nauczyć, i chciałem iść właśnie w ten men's open, nie na razie, żeby w tej wadze zostać, żeby, no bo on ma dużo, tak, nie chcę nikogo obrażać, no ale classic physique, on ma dużo ludzi właśnie w classic physique. Mhm. Na przykład też Polaka z Berlina, Urs, co teraz czwarte miejsce tak, zrobił. To tak. Jeszcze ma jednego, co na Olimpii był, Fabi Meyer, taki w ciemnych włosach, też taki dość wysoki. Teraz następna jest chyba w figurze, chyba Women Figure Class startuje, też na Olimpię będzie teraz w tym roku będzie jechać, także on ma dobrych zawodników, ale tak naprawdę on nikogo nie ma w Men's Open, który bardzo dobrze brachialnie wygląda. Ma tam w Brazylii, bo on jest bardzo znany w Brazylii, nie wiem, czy wiedziałeś o tym, w tych takich krajach,
on jest tam bardzo znany. Nie wiem dlaczego, jak to z jakiej paki, ale on jest tam normalnie, ludzie go znają tam w Brazylii. No i zdecydowałem po prostu się na to, że chciałbym z kimś współpracować, który wie dokładnie, jak waga ciężka działa, no bo to też jest trochę inaczej, waga ciężka, no, a men's physique, a classic physique. No i tak właśnie, bo już cały czas byłem z kontaktem z Olejem i z Łukaszem. Gadałem z Olejem o Łukaszu i gadałem z Łukaszem, jak on podejmuje ten rebound i off-season, jakby on podszedł do tej sprawy. I ten jego pomysł był taki najbardziej, który mi się spodobał. Także od razu dzień później jeszcze miałem tego cheat day'a tam, odpocząłem sobie z siłowni i dzień później od razu już miałem od niego rozpisaną dietę, rozpisany trening, wszystko i zaczęliśmy działać, żeby ten rebound jak najbardziej wykorzystać, żeby nie schodzić po prostu, żeby nie odpocząć, tylko po prostu, żeby teraz jeszcze młode ciało, zdrowy jestem, krew jest zdrowa, to po co teraz całkowicie redukować i schodzić wszystkiego i jakieś tam, nie wiem, TRT albo... Ostki, nie wiem, właśnie, po prostu, żeby teraz jeszcze, nie mówię, żeby dodać czadu całkowicie, maksymalnie gazu docisnąć, ale tak, żeby wykorzystać te 12 tygodni, w których mogę naprawdę dobry progres zrobić, żeby je wykorzystać do końca. Bo by szkoda było po prostu ten czas teraz, wiesz, 4 tygodnie TRT, potem jeszcze raz zacząć i tak naprawdę ten czas, który mógł wykorzystać, się zmniejszy z 12, nie wiem, na 4 tygodnie, na 3 tygodnie. A tak będę miał cały ten potencjał wyczerpany w 3 miesiącach, że będę mógł powiedzieć, ok, teraz ten rebound i ten off możemy, rebound skończony, off możemy zacząć dokładniej. No zdecydowanie tak. Zresztą ja troszkę wiem, jak Łukasz działa, no bo to też długi czas tam śledzę go i tak dalej. Zresztą też prowadzi sporo zawodników w Polsce, sam ogromny progres robi. No i on też trzyma się bardzo mocno gdzieś tam z Adamem Sukerem, z którym pracuje. Więc jakby tutaj powiem ci, że ja też nigdy do końca nie rozumiałem rzeczywiście, jeżeli ktoś by był super wymęczony gdzieś tam okresem startowym i tak dalej, naprawdę, że wiesz, jakieś tam problemy są poważne albo wiesz, tak jak mówisz, że zdrowotne gdzieś i tak dalej, no to jeszcze rozumiem, ale większość osób wydaje mi się, że tak trochę to jest bardziej chyba kwestia psychiki, że potrzebują tego odpoczynku niż rzeczywiście takiej jakiejś fizycznej potrzeby, bo kurczę, no największy progres zawsze robiłem po startach i jak patrzę, to wszyscy największy progres zawsze robią po startach, więc zawsze wychodziłem z takiego założenia, że zmarnować ten czas, tak szkoda, nie? Bo to jest taki czas najbardziej chłonny, że tak powiem. Więc no zdecydowanie, ja podzielam jak najbardziej to zdanie. Dużo ludzi też właśnie myli ten, znaczy ty akurat pewnie teraz nie, no bo ty to się bardziej znasz, ale ktoś startuje tam pierwszy raz albo drugi raz, to myli ten progres, że zaczynają po prostu jeść bardzo dużo kalorii, wszystko wpychają w siebie, jeszcze masz tą tkankę tłuszczową w ciele taką niską, naciągniesz wody, dowalisz 10 kilo, masz jeszcze normalnie klatę wyrzeźbioną, brzuch wyrzeźbiony i wtedy myślisz, że to jest progres. No, to jest tylko nabita woda z pełno soli, pełno wody i to nie jest żaden taki progres. Ten progres, o którym my teraz mówimy, to będziemy go dopiero widzieć po tych 12 tygodniach, co zostało. Także teraz właśnie, tak jak ty już powiedziałeś, Łukasz, wydaje mi się, dość dobrze podchodził do tej sprawy. Nie wiem, czy tam teraz z Adamem, on ma taki dobry kontakt, bo Adama, nie wiadomo nic z Adamem i ja tej sceny tak nie kojarzę u was w Polsce. No ale wiem, że Łukasz teraz, cały czas trzymamy tą czystą michę, że jem na czysto. Dzisiaj na przykład mam rest day i nie mam węgli. Rano miałem trochę węgli, teraz cały dzień bez węgli, dopiero wieczorem będę miał te węgle wodane, żeby tą wrażliwość, tak, żeby ją właśnie trzymać na wysokim poziomie. No i jednak to jest to, co ja po prostu się teraz przez ostatnie miesiące, nie wiem, czy też tak miałeś, jak na redukcji byłeś, to cały ten twój świat się tylko kręcił o kulturystyce. Ja rano wstawałem, ja musiałem podcasty słuchać, ja musiałem oglądać na YouTube filmiki, ja musiałem oglądać, jak ktoś robi cheat day'a. Ja nie wiem, ja po prostu 24 godziny do połowy siedziało mi kulturystyka. I czy to są jakieś podcasty o środkach z Ameryki, jakiś tam Chad Broderick, czy Think Big Bodybuilding, nie wiem, czy te wszystkie kojarzysz też. Nie, no ja oglądam wszystkie podcasty, jakie istnieją, więc kojarzę wszystko. No, widzisz, na takiej zasadzie, ja tylko przez te 3-4 miesiące już tylko tym żyłem. Jak ja dzwoniłem do swojej kobiety, to ja tylko gadam o jedzeniu. Ja tylko gadam o kulturystyce, także taki przełącznik przełączony w głowie, że nic innego się dla mnie nie liczyło, tylko to. No i ja już wtedy w redukcji już miałem plan napisany, co będę robił jako rebound i jako off-season.
I po prostu to, co ja sobie wymyśliłem, najbardziej mi spodobało mi się właśnie z Łukaszem, bo Łukasz ma no, nie to samo oczywiście, no bo on się lepiej zna ode mnie, ale podobne podejście do tej całej sprawy. No. No, zdecydowanie. Akurat jeżeli chodzi o to, że taki byłeś zafiksowany, to kurde, czy ja czy na masie, czy na redukcji mam dokładnie tak samo. Ja jak coś robię, to muszę gdzieś tam z tyłu mieć podcast włączony czy coś, bo inaczej mam zawsze wrażenie, że marnuję czas, nie? Tak to tak. Gdzieś tam myję naczynia, to leci podcast, wiesz. Robię jedzenie, to leci podcast. Coś tam wypakowuję zakupy, leci podcast i tak dalej. No ale akurat jeżeli chodzi pod względem jedzenia, to to jest mordercze, jeżeli chodzi o kwestię prepa. Jeszcze żebyś się katował cheat dayami na YouTubie, to już w ogóle. Nie możesz tak, nie? Znaczy wiesz co, ja ogólnie lubię bardzo oglądać, najmniej chyba lubię oglądać treningi. Najbardziej lubię oglądać właśnie te wszystkie takie rzeczy typu dzień z życia, dzień jedzenia, też dzień no. Jakiś taki, wiesz, nie wiem, pozowanie gdzieś tam i tak dalej, wiesz, albo wyjazdy na zawody, bo to jest takie najbardziej ciekawe, więc też tego dużo bardzo oglądam. Ale na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, challenge, nie wiem, tam jedzenie 20 tysięcy kalorii czy coś takiego, to nie porywa mnie, bo to ja to zawsze uważam, że to jest zbędne i głupie nawet bym powiedział, bo niezdrowe jak cholera, nie? No, widzisz, a ja się właśnie tak lubiłem katować. Ja na przykład jak siedziałem ze swoją w kuchni i mówię, coś, ugotuję tobie coś dobrego. Wiesz, ja byłem taki sfiksowany, że ja chciałem gotować albo coś kupiłem dobrego jej i kazałem jej to zjeść. I ja po prostu się tylko patrzyłem, na to je. Ja nie wiem, ja tak właśnie miałem, jak jadłem jakiegoś rogalika dobrego albo jakieś tam są takie proteinowe cookies, takie 300 gram, to mają w środku jakieś tam nadziania, Bounty, Raffaello i tak dalej. To mi te falówki. U was to jest nieznane w Polsce, nie? Nie, no wiesz co, chyba jedyne co znam to ten cookie dealer. To od Juana Morella, no. To tego typu, no właśnie. W Polsce to ja tego nigdy nie widziałem. No ja właśnie chciałem, napisałem do dwóch firm, tu jedna jest z Austrii, jedna jest z Niemiec, żeby mieli ochotę na taką współpracę, że po prostu w Polsce trochę tam bym powysyłał paru ludźmi jakieś tam paczki czy coś i po prostu żeby robili reklamy, bo to jest naprawdę, jest cholerne dobre, ale jest też drogie bardzo. Jedno ciastko kosztuje przeliczyć na polskie 30 zł. To nie każdy sobie kupi proteinowe ciastko za 30 zł. No raczej to w Polsce nie przejdzie. Nie. Właśnie to jest problem polskiego rynku, że u nas wszystko jest cholernie drogie, jak się przeliczy, wiesz, na kwestię właśnie pieniążka na godzinę do tego, ile coś kosztuje. Zgadza się. No i właśnie do tego jedzenia. Ja odgrzewałem to ciastko, czy coś tam innego odgrzewałem, dawałem do jedzenia i po prostu chciałbym popatrzeć, jak ona to je. Także no akurat co do tego nie miałem problemu, jak ktoś przy mnie coś je. Raczej się bardziej cieszyłem, jak coś dobrego jest jedzone i ja mogę widzieć, jak ktoś to je. No, to jest tak dziwnie, nie? To jest, to nie, no to chyba każdy tak ma, wiesz, bo to jest takie zasadzie, że nawet jeżeli cię nie ciągnie, to zawsze to jest takie trochę taki zakazany owoc, nie? Jak to się mówi. Więc nawet jak teoretycznie wiesz, że nie masz nawet na to ochoty, do tego już stoi, pachnie i tak dalej, to zawsze jakoś jest tak, wiesz, fajnie. Powiedz mi, jaki jest teraz plan na twój off-season? Czyli co konkretnie chciałbyś poprawić? Na czym się konkretnie skupić? No i co, jak z tym 2022? Czy są jakieś plany, żeby startować już w tym roku? Czy może przyszły rok dopiero atakujesz? Pierwszy powiedzmy, jak ogólnie miałem plan A i plan B w głowie. Plan A był taki, że wystartuję, pierw to startów, powiem coś, że wystartuję w tym roku, ale już jak wystartuję, to mam taką, znaczy już jestem pewny teraz po tym sezonie, jaki był, jak się polepszę, że wygram za pierwszą razem kartę pro. To już jest takie, to jest mój cel, jak to mi się uda, to od razu poszedł na off-season. Więc jeden start, karta pro i dalej na off-season. Plan B był taki, że wystartuję, będę miał bardzo dobry progres, wygram tą kartę pro i od razu spróbuję, nie mówię, że tam, że będzie jakaś zajebista top 6 czy gdzieś tam z IVB Pro innymi, ale zobaczyć, gdzie może stoję pomiędzy innymi ludźmi, pomiędzy innymi zawodnikami z całego świata. Ale do tego jest też potrzebny sponsor. Także sam powiedziałeś, że jestem taki nieznany. Ja ogólnie jestem mało na social media. Jak coś dodaję z przymusu, albo bo mój sponsor do mnie pisze, hej, dodaj proszę coś tam mamy nowego, tu jakąś reklamę masz, tu jakieś zdjęcie zrób czy coś, po prostu, bo mało na tym działam, muszę to poprawić, wiem, że to jest źle, staram się też ostatni czas więcej dodawać takich rzeczy właśnie, coś po polsku, coś po niemiecku, a to Olej mi napisze, hej, dodaj to, powiedz coś po polsku, albo Łukaszowi wysyłam
formy czy coś. On mówi, dawaj, dodawaj to, ludzie będą to chcieli oglądać. No i tak właśnie teraz się staram bardziej, więc ze sponsorem bym mógł sobie wyobrazić jeszcze w tym roku wystartować gdzie indziej, poza amatorskim występem. A raczej taki plan B, który mi się wydaje będzie, który wypali bardziej, po prostu teraz tak zrobić, że te słabe parcie ciała, jak ramiona, tylnie nogi. No zresztą waga ciężka to jest tak, że wszędzie jeszcze możesz sobie dołożyć mięsa, tak? Wiesz, nie mogę powiedzieć, że mam na tyle nogi duże, że wystarczy mi, bo tak nie jest, bo zawsze ktoś będzie miał lepsze i większe nogi. Więc na razie się skupiamy z Łukaszem z tym, że przez ten cały rebound będę poprawiał ramiona i barki. No i wtedy będziemy, wydaje mi się, z tego, co gadałem z nim i co kojarzę, że będziemy zmieniać po prostu te partie, na którymi się będziemy skupiać, że plecy, tylnie nogi, klata, potem znów ramiona, że po prostu będziemy taki robić taki zmian treningów, że dwa razy w tygodniu priorytet, ten wtedy, wiesz, więcej węglowodanów w ten dzień i tak dalej, suplementacja dopasowana w te dni, po prostu, żeby jak najlepiej poprawić te słabe partie. Jasne. No i wydaje mi się, że po prostu ten plan A, żeby wystartować, wygrać tą kartę pro i wtedy zrobić na off-season będzie najlepszy, bo jak już zdobędę tą kartę pro, ja wiem, że w tych czasach jest inaczej niż kiedyś, ale nawet jak ją zdobędziesz i więcej na social media będę wstawiał i w ogóle będę się więcej prezentował, to mam większą możliwość zdobyć lepszego sponsora. Jak najbardziej. A nie muszę tobie powiedzieć, ile taki występ, kurde, poza granicą kosztuje, nie? Wiesz, farba, nie wiem, czy samolotem, czy tam autem, jakiś hotel. No sam występ, kurde, ile kosztuje, aby na scenę stanąć, rejestracja i tak dalej, nie? Nie, także... wiesz, jeżeli chodzi o kwestię pro, to może jest tyle fajniej, że tego wpisowego nie trzeba przynajmniej płacić, nie? Jak już jesteś prosem. No. Ale jakbyś chciał na przykład startować za granicą i jeszcze zapłacić za pro qualifier, który jest zazwyczaj bardzo drogi, nie? Bo tam są, nie wiem, 250, 150, 200 euro, to są pieniądze, tak, no niemałe, nie? Biorąc pod uwagę cały wyjazd, no to jak najbardziej, zwłaszcza, że wiesz, też nigdy nie masz pewności, że się uda za pierwszym razem, no bo to jest czasem też kwestia dnia, dyspozycji, różnych rzeczy, nie? Stres cię zje, cokolwiek, nie? Więc, tak, więc wiesz, to jest, no trzeba się liczyć z tym, że to są koszty potężne. Czasem mam wrażenie, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę, bo czasem ludzie tak startują po tych pro qualifierach na zasadzie, a może się uda, wiesz, a później się okazuje, że się udało i są w dupie, bo nie mogą się zrobić. Więc generalnie to jest tak, fajnie, że masz takie podejście, nie? Takie bardzo racjonalne, że myślisz o wszystkim do przodu, nie tylko o tym, żeby się przygotować, ale też o tym, że trzeba się zabezpieczyć pod względem właśnie takim czysto technicznym, czy stać mnie na te starty, czy wiesz, bo to wiesz, stać pewnie by cię było, tylko że to też nie jest sztuka, wiesz, wystrzelać się w jeden sezon i później zostać na kredytach, albo wiesz, cały kolejny sezon się przygotowywać na wątróbce, jak niektórzy robią, bo się okazuje, że już kurczak to jest overshoot i już za drogo, nie? Więc trzeba myśleć po prostu parę kroków do przodu, żeby faktycznie... Tak. To jest też kwestia takiej psychiki, no bo też jak ktoś podchodzi, wiesz, z taką myślą, że cały czas jest zestresowany, że nie wiesz, czy będziesz miał kasę na to, na tamto, czy i tak dalej, no to też to nie wpływa pozytywnie na cały ten progres, jeżeli chodzi o kwestię sylwetki. Więc bardzo mnie to cieszy, że masz takie podejście. No nie wyobrażam sobie, nie, że będę musiał startować i jeszcze myśleć o tym, jak mam to wszystko sobie zapłacić. To jest w ogóle dla mnie, to był taki stres. Ale zresztą to są tak samo jak ludzie, którzy kupują sobie cykle i potem nie wiedzą, jak PCT albo jak zejść z tego cyklu. Nie? To jest już całe życie to jest znane, no wiesz, sam wiesz, jak to jest w kulturystyce, nie? No, że pierw się chce, wszystko się inwestuje, a potem kurde... Nie wiadomo, jak wyjść z tego lub jak dalej, nie? Chociaż teraz też nie mogę narzekać, bo mój sponsor NP Nutrition, też u was jest w Polsce taki aż znany, zapłaci mi tam jakąś tam część tych występów, tam chyba 1/3, czy tam, no 1/3 niż można powiedzieć. Też jest bardzo dużo kasy, jak dla mnie, jeszcze jak przeliczyć na Polskę, z euro na złoty, to jest dużo kasy. No bo jakieś tam, powiedzmy, występy do Warszawy, no jak tak mogę policzyć, jakiś tam kolor, jazda w tą i z powrotem, paliwo i tak dalej, to kosztują też już 700 euro. A 700 euro tak po prostu luzem gdzieś tak wyrzucić, no nie chcę powiedzieć w błoto, no bo to nasze hobby, ale żeby po prostu, aby wydać, aby zastartować,
no to to nie jest, no to nie jest racjonalne myślenie, no bo nie wiem, nie chciałbym po prostu rezygnować z prywatnych rzeczy, na przykład, nie wiem, mam jeszcze też, mam 3 psy, mam dom, pracuję, dorabiam sobie, mam kobietę w Polsce, jeżdżę, także wiesz, nie jest tak, że kurde ma się siana, jak niektórzy youtuberzy, albo niektórzy ludzie, co mają takich sponsorów, co po prostu wszystko pokrywają, tylko trzeba po prostu na racjonalnie myśleć, no bo inaczej to nie wypali. Jak już nie wypali prywatnie, to jak dopiero ma się skupić nad sportem, też się nie da. Wiesz, to jest też, kurczę, no nie wiem jak to jest w Niemczech, bo w Niemczech mi się wydaje, że też jest troszkę taki lepszy support pod tym względem, bo w Polsce to jeszcze jest tak trochę, że nie każdy chce się tak wychylać wiesz, w social mediach, nie wiem, zakładać YouTube'y i tak dalej. Też nie wszyscy ludzie to doceniają. Ja mam akurat to szczęście, że tam ludzie, którzy mnie oglądają w większości na przykład na moim kanale, to są takie osoby, które oglądają mnie już długo. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli są te osoby, które długo mnie oglądają i tak dalej. I mam takie wrażenie, że częściowo takie wsparcie gdzieś tam czujesz, nie? Bo wiesz, to jest taka kwestia nawet, jak ktoś tam twojego kodu użyje, czy coś takiego, tak. Że cię to gdzieś tam pcha do przodu, wiesz, to są niewielkie rzeczy, ale w konsekwencji takiej całorocznej to bardzo wspomaga, bo to też, wiesz, ktoś, sponsor widzi, że używa ktoś twojego kodu i tak dalej, to cię to pcha do przodu, no ale żeby takie rzeczy robić, to też trzeba się pojawiać i też znowu jest tak, że w Polsce to mam takie czasem wrażenie, że z jednej strony wszyscy polecają wszystkim, żeby wiesz, zakładać te YouTube'y, żeby się jak najbardziej udzielać na Instagramach, na jakichś TikTokach, na Facebookach itd., itd., a z drugiej strony jak ktoś już to robi, to jest na takiej zasadzie, a wszystko dla hajsu, wiesz, no, fame itd., itd., więc to jest takie, trochę mam wrażenie, że troszkę inaczej jest wiesz, w takich krajach jak Stany czy jak Niemcy, już pewnie mam w ogóle trochę podejście nieracjonalne, jeżeli chodzi o kwestię Niemiec, bo nie śledzę niemieckiego podwórka, ale tam mam takie wrażenie nawet z tego, co się właśnie o Body Attack wypowiadał zawsze Ben, no to tam troszkę bardziej jest takie podejście praktyczne, o tak bym powiedział. Wiesz co, teraz lepszy przykład, miałem wczoraj, kolega założył stronę Niemiec na Instagramie, taką właśnie, że chcę robić live'y z IBF Pro ludźmi, zawodnikami. Ja na przykład Brandon Curry. Wczoraj jego pierwszym gościem na kanale był Brandon Curry, live. A widziałem, od 20 tam do, no, do 21.30 chyba live mógł każdy rozmawiać z Brandon Curry i stawiać mu pytania. Bo tak naprawdę, jak masz jakiegoś mistrza Olimpii i on wejdzie na Instagram live, bo to tam ogląda, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy ludzi albo więcej. Tam na tym kanale było nie wiem, może 105, 106, 107 ludzi. Mało było ludzi i każdy, który tam pytanie miał albo chciał live wejść, mógł wejść i zapytać się jego. I tak właśnie z nim rozmawiałem wczoraj, że z Niemczech tak samo, że każdy to by mówi, załóż to, zrób reklamę, reklamuj się, reprezentuj się. Ale jak już zaczniesz, to nikt nie będzie wspierał. Tak? Że bardziej w Ameryce, tak jak ty teraz mówisz, Brandon Curry, który nic za to nie dostał, wszedł live na tą stronę, bo oni się tam zdają z pisania i po prostu potwierdził mu to. Następny gość będzie William Bonak. Potem będą, nie wiem, jakieś tam seminary, mówi się o sobotę, seminar? Tak, seminary, Tak. Też z IFBB Pro już planuje. I po prostu nie tak, że popytali się, ile chcesz mi kasy zapłacić, żebym wyszedł swój live, po prostu powiedzą, okej, spoko, możemy się dogadać, jakieś tam wstępne będzie to, coś tam zapłacimy i tak dalej, dogadamy się. A jak się zapytał zawodników w Niemczech, nie teraz imion żadnych mówić, ale IFBB Pro niemieckich, to co pierwszego odpisali, a ile płacisz, żebym wyszedł w ten twój live? Także wiesz, bardziej mi się wydaje, osoby w Ameryce wspierają takich właśnie mniejszych ludzi niż Niemcy Niemców, albo Polacy Polaków, Polaków, bo wydaje mi się, że jednak gdzieś tam jakaś taka zazdrość jest, albo po prostu nie chcą, żeby ktoś się odbił od dna. Tak jest moje wyczucie. Wiesz, znaczy w Niemczech, to wiem, że jest to... Tak jest chyba, tak jak sobie teraz, jak mówisz, tak sobie pomyślałem, że tak jest chyba w każdym kraju, bo pamiętam, że byliśmy teraz na wakacjach z żoną właśnie w, no, na Sycylii, nieważne, i gadaliśmy właśnie o tym, że a Włosi tacy, wiesz, stylistycy otwarci, mili dla ludzi, wiesz, zawsze każdy chciał pomóc i tak dalej. I gadaliśmy z gościem, który mówi po polsku, ale urodził się tam, jest Sycylijczykiem i tak dalej i mówi, że tak nie jest. Że on jak przyjeżdża, tak do, że jak przyjeżdża do Polski, no, to wszyscy są dla niego też super mili, uśmiechnięci, pani w żabce, wiesz, go obsługuje z uśmiechem na twarzy, prawie, że tam tańczy między półkami, żeby mu, wiesz, dogodzić i tak dalej.
i że dla niego tam, wiesz, jak on jest na przykład, wiesz, na co dzień idzie do sklepu, to mu też pani odburknie, też coś tam i tak dalej, więc to jest chyba tak, że wiesz, każdy chce się na platformie międzynarodowej pokazać jak najlepiej, a jak przychodzi co do czego, to na swojego szczeka, nie? Więc to jest chyba... To chyba na takie zgadza się. Jeszcze myślałem, że powiem, że może na piwek dostaną na urlop, tak zawsze tak często do turystów każdy jest bardzo miły zawsze, nie? No, no jakiś tam na piwek czy coś też poleci. No. Wiesz, dużo ludzi, ale to są fajni ludzie, no ale tak naprawdę, kurde, jak byliśmy ze swoją, w Egipcie byliśmy, to też tak mówię, kurde, ale każdy tu jest miły, ale wiesz, tu komuś dam 2 euro, tu dam 5 euro, tu dam euro, to każdy był nagle bardzo miły do mnie. No. Jak ja wtedy w prepie byłem, wtedy musiałem prepa samemu robić. Ja dawałem puszki swoje plusy i dostawał mnie pełne ze stekiem i z ryżem, ważone. No. Tak? A jak byłem na siłowni, przyszedł koleś, który tam pracował, który sprzątał te baseny. Jeśli go pytam, no co teraz będzie jako posiłek po angielsku po siłowni? On mówi, no ja nic nie mam, może jakieś resztki z obiadu. Ja mówię, jak? Mówi, no bo wiesz, ja tu pracuję, ale ja tu nie mogę ćwiczyć, bo zabraniają mi, a jedzenie, które wyrzucają, to oni też nie dostają. To wiesz, tak, tak do mnie bardzo mili ludzie, ale tam do swoich i do pracowników to już całkowicie inaczej wyglądało. Także no jednak masz rację, że to w każdym kraju, każdy mówi, że tam, gdzie nas nie ma, tam jest lepiej, nie? Ale to każdy chyba nawet potwierdza, nie? Że za granicą najgorsi są Polacy dla Polaków. Wow. To działa. Zgadzam się. Zgadzam się z tym. Zdecydowanie. Wiesz co, chciałbym się ciebie zapytać, powiedziałeś w zasadzie, jak długo zajęło ci budowanie tej sylwetki, więc nie zadam tego pytania, no bo można powiedzieć, że trenujesz tam te 8-9 lat z przerwami, wiadomo jak to jest, ciężko by było zliczyć, jakby ktoś tak miał policzyć, ile się rzeczywiście przykładał, to pewnie by trzeba było tę liczbę tych lat o połowę przynajmniej obciąć, ale tak zakładając, lepiej, powiedzmy, no, że tam te 7-8 lat takiego ciężkiego treningu to jest taki dobry pułap na to, żeby taką sylwetkę osiągnąć. I nie będę się ciebie pytał, do jakiej sylwetki dążysz, bo ty nie masz wyboru. Ty już musisz iść w kulturystykę ciężką, więc bardziej chciałbym się ciebie zapytać, gdzie się widzisz za powiedzmy 2-3 lata, jeżeli chodzi o właśnie kwestię kulturystyki, bo wiadomo, w tym roku owalamy kartę, taki jest plan, no i później co? Bo wiadomo, że jeżeli przeskoczysz już jako zawodnik pro, no to tej roboty na nowo jest dużo. I teraz trzeba obrać jakieś cele realne, mniejsze, większe. Jak to wygląda? Myślałeś o tym? Tak. I coś fajnego właśnie też powiedział Krystian, bo ostatnio też oglądałem jego podcasta, ale to chyba było... teraz ostatnio starał, nie wiem, z Davikiem, tak? Tak. Zawidem, no. Ktoś jego powiedział, że lepiej takie właśnie sobie cele takie stawiać mniejsze, nie? niż od razu powiedzieć, że następny cel będzie na Olimpii stać. No oczywiście, że to jest obojętnie, czy ty trenujesz rok, czy dwa, czy pięć, jak ktoś kocha kulturystykę, to jest zawsze największy cel i to jest jego marzenie, tak? Ale mi się wydaje, że tak przez następne 2 czy 3 lata by było już bardzo spoko, jakby już ta karta pro była. Po pierwsze mieć sponsora, który pomaga, no nie ogólnie tylko teraz chodzi o social media i tak dalej, też finansowo, żebym mógł sobie pozwolić na to wszystko. A po drugie, jako taki drugi cel, żeby no jak się startuje gdzieś na jakichś takich zawodach pro, taka top 6, bo teraz chodzi tak, gdzie bym chciał stać, tak, pomiędzy tymi prosami, tak, o to ci chodziło? O to mi się daje, że tak wiesz, że jakbym zdał po prostu wszystko z siebie, żeby nie być po prostu, jak to powiedzieć, żeby nie być słabym pro. Bo wiesz, czasami jest tak, że jest się dobrym amatorem, ale bardzo słabym pro. Jest dużo takich ludzi, więc wolałbym mieć taki cel za 2-3 lata, żeby zdobyć tą kartę pro i stać pomiędzy innymi zawodnikami w, tak powiedzmy, w top 6, w top 8. Tak jak teraz na przykład, no dla mnie zawsze Wolski taki z kimś się porównuje, bo on jest w tym samym wieku chyba. On też jest chyba on rok, 28 chyba, lat chyba? Chyba rok starszy, no. No, więc jak teraz porównam się, jeśli mogę się z nim porównać, oczywiście, nie chcę nikogo obrażać, nie? To on miał taki fajny sezon teraz, moim względem, że miał tam, raz miał top 6, raz tam top 10, że po prostu on teraz akurat jako taki młody pro z Polski też, oczywiście nie tam z Ameryki czy skądś, dość dobrze się pokazał na scenie internacjonalnej.
nie, na całym świecie po prostu pojechał na te występy, zdobył jakieś tam dobre miejsce. No mi się wydaje, że to jest takie, że tam, gdzie on teraz stoi, to by był mój cel w następnych 2 czy 3 latach. O. Czyli można powiedzieć, że taki first call out. To jest taki cel nadrzędny. No, było, tak, byłoby tak, idealnie, tak, nie? Żeby tak. Gdzieś tam w chociaż, pierwszym, drugim porównaniu zawsze się zakręcić. Tak. Chociaż nie wiem, czy teraz oglądałeś, kojarzysz tego młodego od nas zawodnika Emira, który ma 22 czy 23 lata. Z Niemiec? Tak. On pierwsze nie. miejsce zdobył Angel, jak on kurde ma, Angel, ten taki łysy. Nie Angel Cardon, jak on ma na imię. Kulturysta. On w 2012 startuje, a startował teraz w Men's Open. Aha, wiem, ale nie mam... Wiem, o kogo chodzi, mam jego twarz przed oczami, no. No i on teraz zdobył kwalifikację do Mistrzostw Olimpii i zdobył na pierwszym miejscu, a jego kumpel startował w 2012, ten Oleg Krywi, ten Oleg Krywi z Ukrainy. No on właśnie jest też w NP Nutrition u nas. Jako sponsor on go ma właśnie i on startował w 2012, a jego kumpel ten Angel startował w Men's Open i wygrał tą kwalifikację na Olimpię. I to było chyba w Hiszpanii, tak? Bardzo możliwe, mimo tego, że Ole to jest mój ulubiony, jeden z chyba z ulubionych kulturystów aktualnie i śledzę go, to nawet nie pamiętam. Aha, no to się tak, że on właśnie teraz wygrał w Hiszpanii tą kwalifikację do Mistrzostw Olimpii. I na drugim miejscu był Emir. Emir ma 23 lata, 22 ma. I no ogólnie masywny, on jest u Chris Esito, jest jego trenerem. I on jest naprawdę, mogę ci później wysłać na Instagramie jego profil. To jest kurde, to jest fenomen genetyczny, no kurde, no brak słów do niego. Wiele nie trzeba mówić, 23 lata. Nie, tak, i drugie miejsce na takich zawodach, nie? I on właśnie startował u was w Polsce w maju, w tamtym roku. I przegrał w overallu od Piotrka Głuchowskiego. Jezus Maria, zabije mnie. Kojarzę. Też Piotr, tylko nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. Tak, Piotr też ma na imię. Ale... Wstyd. Nie wiem, kurde. Chyba, że masz tam telefon, to możesz szybko sprawdzić. No, oczywiście, że mam. Szybko sprawdzę, chociaż to jest wstyd. No, ale wiem, że jego trener jest Piotr Głuchowski, tak? Tak. I tak, właśnie oczywiście. Jego zawodnik, właśnie ten też Wolnak. Piotr wygrał w Wolnak. No właśnie, okej. Okay. No właśnie z tym Emirem wygrał. Wygrał z Emirem. I coś podobnego tak jak u mnie teraz, że no mało brakowało tej karty pro. I potem przy następnych zawodach tą kartę pro zdobył. W sumie teraz miał tylko 3 miesiące off-season. Potem z powrotem na redukcję weszedł i wszedł i drugie miejsce w takich zawodach zdobył. Więc moim zdaniem, no i też Dennis James, bo był w podcaście z Dennis Jamesem, też mogło tak wyglądać, że on wygra z tym Angel, bo ten Angel wcale lepiej nie wyglądał od niego. I jako 23-letni kulturysta taki młody, dopiero kartę pro wygrał. I już kurde ma kwalifikacje na Mistrz Olimpię. Ale też trzeba być szczerym, gdyby Wolski tam na przykład też startował, to by on też był w czołówce, bo po prostu ten show nie był taki dobrze obstawiony. Tak. Wiesz, a tam gdzie akurat Wolski startował, to był Nathan Diasza, Rudy Winkler, chociaż no, Rudy'ego... Jeżeli chodzi akurat o Krystiana, to on mi potężnie imponuje, jeżeli chodzi o w ogóle kwestię tego, jaki ma potencjał, no nie, to jest, tak. Ja bardzo, bardzo Krystiana lubię pod względem tego, jakim jest człowiekiem, ale też jakim jest zawodnikiem, nie, bo to jest naprawdę tak, bardzo. Także tak, wiesz, nawet już można powiedzieć w tych następnych 2 czy 3 latach, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nawet można powiedzieć, że first call nie jest takie wcale, to jest bardzo osiągalne i nawet kwalifikacja na Olimpię, nie chcę mówić, że bo to oczywiście jest cel, ale że tak naprawdę jak przez 3 lata dodasz gazu tak konkretnie, to nawet i Krystian teraz by mógł zdobyć kwalifikację na Mistrz Olimpię. Czy ja, jeżeli chodzi o Krystiana, to ja absolutnie nie wątpię. To jest Krystiana bardziej kwestia też taka, że wie, że on ma bardzo dużo rzeczy związanych z rodziną i jest obligowany też do tego, on jest też bardzo mądrym gościem, więc on, no widać, że nie stawia wszystko po prostu na jedną kartę, jeżeli chodzi o kulturystykę, dokładnie, tylko no. Się rozwija bardzo wielopłaszczyznowo, więc ja myślę, że to jest taka rzecz, która go zasila i też trochę go, taki trochę jego kryptonit,
czy tak to się mówi? Chyba tak, taki No, ten kamień na Supermana jego, tak, bo niestety to też go troszkę go hamuje, no ale no, takie jest życie, nie? Nie da się robić wszystkiego, bo trzeba sobie jakieś tam rzeczy wyważyć, natomiast no, Krystian to jest taka rzecz, zresztą kurczę, no, on się pojawiał u takich osób jak Fuad Abiad, gdzieś tam omawiali jego sylwetkę i to w bardzo, bardzo pozytywnym takim sposób, więc no, potencjał jest potężny. A ja co do ciebie mówiąc o tym w First Call-aucie, to wcale sobie jej nie robiłem. Ja mówię, że to jest absolutnie, ja tak uważam, że to jest rzecz osiągalna i też mówiliśmy o tym, że trzeba sobie małe cele stawiać, ale mierzyć wysoko, wydaje mi się, bo potencjał masz ogromny, tylko jest kwestia taka, że trzeba po prostu włożyć pracy odpowiednio dużo, nie? A tego ci też chyba nie brakuje, tej etyki pracy, nie? Nie, więc podsumowanie, no tak suma summarum można powiedzieć, w tym roku karty pro, za dwa first, second call out, a za trzy można powiedzieć, że można punkty zbierać na Olimpię. To był taki cel, który w następnych 3 latach bym miał, krótko powiedząc. Myślę, że bardzo realne i ja na pewno będę śledził, staraj się tam robić po niemiecku i po polsku te posty, jak wrzucasz, zawsze jakąś taką, wiesz, odetnij i przetłumacz, bo ja bym chętnie śledził serio, ale ciężko. A jeszcze ten tłumacz na tym Instagramie, to on tak tłumaczy, jak czasem Oliego sobie przetłumaczam, to nie mam pojęcia, chyba mam wrażenie, że bardziej tam po, nie wiem, czy to jest rosyjski, czy jaki to jest język, że bardziej po tym języku rozumiem, niż jak mi przetłumaczy na polski, nie? Tak, zgadza się, no strasznie. No. Słuchaj, Mike, gdybyś miał się cofnąć do czasów swoich początków, na co byś położył największy nacisk, żeby zmienić, żeby troszkę szybciej się móc rozwijać? Jakie decyzje może podjąłbyś szybciej, może z czego byś nie zrobił? Wiesz co, na pewno bym więcej, ja sobie tak opowiem, gdybym mógł wrócić czasem i zobaczyć siebie, na przykład jak miałem 20, no w 2016 roku, jakbym mógł wrócić i podać mi sam sobie dobrą radę, to bym powiedział, że mam więcej wierzyć w sam siebie, to jako pierwsza rada, jako druga, żeby bardziej pilnować diety. Bo ja w życiu nie myślałem, że dieta i jedzenie jest takie ważne w kulturystyce. Tak, to jest po prostu, każdemu to mogę powiedzieć, że ogólnie ja też tam robię tam coachingi, tam pomagam ludziom. Nie tam, że ktoś startuje, tylko taki fitness lifestyle. Bardziej. Tak, taki lifestyle, że gdybym mógł sobie coś powiedzieć albo zmienić, to na pewno dietę. Żeby tego pilnować, żeby mieć to dopasowane. A co do treningu i do tych innych środków i do innych rzeczy, to sam do tego się dojdzie. Bo ja wiem, że praktycznie co rok ja zawsze myślę, że ja wiem wszystko. Ja rok, jak ja pomyślę rok do tyłu, to ja wiem, jak trenować. Dwa lata do tyłu też myślałem, że wiem, jak trenować. A jak teraz trenuję, też myślę, że wiem, jak lepiej trenować. A pogadamy za 3 lata, to powiem, kurde, jak ja trenowałem w 2022 roku, to katastrofa była, tak? No i tak właśnie, wydaje mi się najważniejsze, żebym sobie podpowiedział lub żebym mógł polepszyć tą całą dietę kulturystyczną i się więcej skupić na tym, żeby wierzyć, że w to, co ja robię wtedy, że to się uda i po prostu się nie poddawać, bo gdybym miał więcej psychiczną stabilność w 2016 roku, gdybym był bardziej pewny siebie, ja bym z tą kulturystyką nie przestał, po prostu ją dalej robił, a po prostu, że w głowie już nie byłem taki, jak powiedzieć, na tyle dorosły, żeby się trzymać swojego hobby i tego robić, co ja kocham, tylko po prostu przestać z tym i być niezadowolony z życia, tylko odpuściłem sport, który kocham, bym mógł powiedzieć, że trzyma się tego sportu i trzyma się czystej michy cały czas. Myślę, że to jest taka bardzo ważna rada, zwłaszcza kwestia tej diety, mimo tego, że dużo osób zaczynających jest bardzo młodych i ten wiek trochę wybacza pewne rzeczy, to ja myślę, że gdyby więcej osób się rzeczywiście skupiło na tym jedzeniu, to byłoby zdecydowanie lepiej, bo też ja się łapię na tym, że mam też podopiecznych, którzy teoretycznie zawsze jak przychodzi co do ankiet, wiesz, u takich wstępnych i tak dalej, to zawsze chcą mieć wszystko na 100% dopięte. Później ich proszę, żeby mi, wiesz, wysłali dietę, jak to wygląda ogólnie. I się okazuje, że połowę z tych rzeczy to są zamienniki na jakieś, nie wiem, niskotłuszczowe krokiety, zamiast, nie wiem, tam, wiesz, ryżu, kaszy, ziemniaków, jakieś tam gotowe, nie wiem, naleśniki, czy coś takiego, kopytka, no, albo jakieś takie inne rzeczy. Ja wiem, że teoretycznie, no można powiedzieć, że tam kaloria to kaloria i tak dalej, ale jeżeli chodzi o kwestię robienia progresu i maksymalizowania pewnych rzeczy, to zawsze jest wóz albo przewóz, uważam. I albo się ktoś przykłada na 100% i zaznacza wtedy, że 100%, albo się nie przykłada na 100%
i nie zaznacza w ankiecie, że jest 100% zaangażowania, bo wiesz, wymienianie sobie połowy żarcia na żarcie przetworzone, no to nie jest 100% zaangażowania. Zresztą nie widziałem nigdy na żadnym filmiku z prosem, żadnym filmiku, nie wiem, Mister Olympia i tak dalej, żeby Phil Heath czy ktokolwiek inny, Dorian Yates, otwierał, nie wiem, puszkę z gotowymi klopsami i zjadał, nie? No raczej nie. Więc coś tu musi, kurde, być, nie? Zgadza się. No. Powiedz mi, jak zmieniło się twoje podejście do kulturystyki na przestrzeni czasu, jeżeli chodzi o kwestie rodzaju treningu, restrykcji w diecie, suplementacji, w sensie, czy kiedyś, wiadomo, że no inaczej to na pewno wyglądało, natomiast na ile to się tak poukładało, że teraz jest to dla ciebie kwestia taka priorytetowa? Wiesz, kiedyś myślałem, bo jedyny, który był taki u nas znany kulturystą, którego mogłem śledzić, to był Markus Rühl, taki bardzo znany. I ja go brałem na naszego przykład, że on zawsze mówi po niemiecku, że więcej jest lepiej i że ciężki trening i nieprawidłowy trening jest lepszy niż trening taki dokładny. Zawsze dużo ciężaru, źle wykonywać, dużo jeść, dużo suplementować i wszystko potrójnie brać. I wiesz, jako taki młody człowiek, ja myślałem, że to jest naprawdę tak, że ja myślałem, że wiesz, jak zjem 20 batonów białkowych i wypiję do tego litr kawy i do tego jeszcze zjem, nie wiem, 2 kilo kurczaka i kilogram, nie wiem, ryżu i się jakoś albo zblenduję i wypiję, to będzie to. Ale że jednak nie byłem Markus Rühl, tylko byłem, kurde, Mike, który ma 90 czy tam 100 kilo i to tak nie działa jak u niego, nie, no to zawsze byłem w szoku, jak takie kulturysty mogą taką sylwetkę zdobyć. I zawsze myślałem nad tym, jak się mogę polepszyć. I teraz po prostu mi się wydaje, że to przez Stefana i ogólnie, że przez tą przerwę, którą miałem, że po prostu się trochę nie obserwowałem tej sceny, tylko po prostu się skupiłem na tym, co jest ważne. Więc czytałem dużo, słuchałem dużo ogólnie takich bardziej nie bro science, tak jak się mówi? Znasz to słowo? Znacie to słowo? Bro science? Także no właśnie. Tylko po prostu na tym się skupiłem, co naprawdę, co jakie biologiczne, jak chemicznie wszystko działa w ciele, co w ogóle ma sens i co nie ma sensu. I kapłem się po prostu, że czasami, jak zawsze mi kiedyś już mój starszy brat mówił, że mniej jest czasami więcej. Tak? I nie zawsze, że nie tylko o trening chodzi, bo wiesz, każdy by chciał chodzić na trening i wiesz, jak to było kiedyś. O, byłem 3 godziny, klatę trenowałem. Albo ja dzisiaj zjadłem to i to i jeszcze burgery i to. I ja też kiedyś chodziłem po siłowni jeść jakieś burgery i tak dalej. Myślałem, że potrzebuję dużo masy, dużo kalorii, żeby to wszystko pasowało. A teraz mi się po prostu tak zmieniło, że próbuję wszystko dopasować do 100%, też przez Stefana ogólnie, bo ta redukcja naprawdę niego, mogę powtórzyć, że teraz nie była lekka. Zresztą kto tam słuchał Wolskiego, to też wie, że powie, że u Stefana taka nie jest aż taka fajna, taka lekka, żeby o tylko i można ją tak o przetrwać. Po prostu do tego się przekonałem, że ja muszę jak najbardziej efficient, jak po polsku jest? Efektywnie coś tak. Efektywnie, tak, efektywnie robić. To znaczy efektywny trening, efektywnie jedzenie, efektywna suplementacja. I do tego, że ja po prostu teraz mam ten taki luzik w głowie, że ja wiem, że to, co robię, jest efektywne i że ufam sam sobie, że ufam czy tam Stefanowi, czy Łukaszowi, do tego to prowadziło, że mogłem się więcej skupić na tym wszystkim. Że to był taki progres, taki przez kilkanaście lat, można powiedzieć, który po prostu, tak samo jak taki przyłącznik, o którym mówiłem, mi się przyłączył w tym prepie, że wiem, że jak będę efektywnie wszystko robił i będę robił wszystko prawidłowo, to ja mogę to lepiej osiągnąć, niż patrzeć się na lewo, na prawo, robić wszystko i za dużo tego, i za dużo tego, i za ciężki trening, i żarcie niedobre. Po prostu efektywność jest najważniejsza i rutyna jest najważniejsza. Do tego się przekonałem i dlatego mi jest teraz tak łatwo, można powiedzieć, z tym wszystkim, no, aby to wszystko tak wykonać. Jest takie powiedzenie, żeby ufać procesowi, nie? Czyli ten trust the process. Tak. I to jest też rzecz, którą się dużo osób gubi, bo nawet ostatnio taka kwestia, jak robiliśmy refit z takim moim podopiecznym, który będzie startował właśnie w tym roku, no i od razu się w głowie pojawiła, wiesz, lampka, jejku, waga poszła do góry, coś jest nie tak i tak dalej, i tak dalej. Bo człowiek sobie za dużo nabiera do głowy, wiesz. Wszystko musi przeanalizowywać, ale wiesz, takie overanalyzing, że nie na zasadzie, że coś się wydarzyło, tylko
od razu już 1000 myśli negatywnych konsekwencji w głowie i tak dalej, a pewne rzeczy po prostu potrzebują czasu i to jest proces długotrwały. Jak ktoś ma do zawodów 14-16 tygodni, a wygląda na 4-5 tygodni, wiesz, out, no to nie ma też co się katować, bo to jest zupełnie bezsensowne rozwiązanie, więc pewne rzeczy wymagają, tak jak ty mówisz, takiego trochę poukładania. Ja myślę, że to jest właśnie najlepsze chyba tak, o właśnie, w głowie, no. Wiesz, takie, że tak. Te cegiełki się tam gdzieś formują i masz takie jasny po prostu obraz tego, w jakim momencie jesteś, w jakim momencie chciałbyś być i jaką drogę potrzebujesz przejść przez ten, przez te dwa punkty, z punktu A do punktu B, żeby rzeczywiście miało to ręce i nogi i było zrobione też możliwie jak najmniejszym wysiłkiem, nie? W sensie, no tutaj nie chodzi o to, żeby szukać łatwych rozwiązań, tylko żeby nie szukać, wiesz, schodów, jak możesz użyć windy i masz ten sam efekt, nie? Bo to jest też, to też nie jest metoda. A co jest twoim zdaniem najtrudniejsze, jeżeli chodzi o całą przygodę z kulturystyką? Rutyna. Bo jeszcze ktoś pracuje, powiedzmy tak jak ja, jestem do tej pory żołnierzem, jeszcze raz 11 rok, jestem w wojsku i mam kobietę poza granicą, mam te psy, mam dom, mam obowiązki. To rutyna jest taka, która kurde da czasami popalić, nie? Jak rano się zaczyna służbę o 6, to musisz wstać o tej 4, żeby zrobić ten cardio, żeby albo wieczorem przygotujesz sobie posiłki, albo rano, żeby mieć na ten cały dzień te posiłki, żeby pilnować, że po prostu co dzień tak samo wyglądał, jak on powinien wyglądać. I moim zdaniem najwięcej właśnie ludzi nie daje sobie właśnie z tym rady, że oni nie mogą sobie tego dnia właśnie zorganizować. Nie chodzi też, priorytet może być, ale do organizacji po prostu nie pasuje. Jak tej organizacji po prostu nie masz, to nic się nie uda i to wiesz sam, jak to jest. Ani z dietą, ani ze suplementacją, ani kurde z jedzeniem. Bo tak naprawdę, jak sobie nie ułożysz, teraz muszę tak, tak i tak, teraz to i to, teraz tak i tak, jak będziesz robił tak na własne wyczucie, tak samo jak w treningu, progres tak treningowy, no to tak samo, jak będziesz miał wszystko, nie mówię, że musisz wszystko analizować, ale jak będziesz miał w głowie albo rozpisane, ok, tu teraz tak było, tu teraz tak było i wszystko masz tak organizowane, że będziesz miał, że będziesz codziennie o 1% lepszy, a po prostu już robisz 100% codziennie, no to kurde, co masz jeszcze źle zrobić? A jak tego po prostu nie dasz rady sobie ułożyć od samego początku, to bardzo dużo ludzi się traci w tym. I to jest najtrudniejsze chyba tak naprawdę, no bo cała kulturystyka i cały ten sport jest taki, że trzeba wszystko organizować. To jest też taki sport, który jest powtarzalny bardzo, czyli tak mówisz, ta rutyna to jest nie tylko kwestia tego, żeby sobie coś ułożyć przez jeden dzień, tylko żeby też wytrwać w tym, że to jest taki dzień świstaka cały czas, od początku do końca kariery, tak? Nie? Tak by było idealnie przynajmniej, żeby jak najmniej tych zmiennych było. Ja właśnie tak sobie myślałem, jak tak byłem na tej redukcji, sobie myślałem, a kurde, jak ten rebound będzie, off-season będzie, a będę miał smaka na to, na to, na to, a tak naprawdę to kurde, jak się raz tej rutyny nie ma, to się tęskni za tą rutyną, bo jak przez te 3, 4, 5 miesięcy miał tą rutynę codziennie taką samą, że człowiek dobrze czuł, a jak na przykład teraz przez chorobę, która jest tu na całym świecie, powiedzmy, mniej chodziłem do pracy, to kurde, mi się ta rutyna mi się tak już pogubiła, że ciężko mi było się odnaleźć. Nie wiem, czy też jak ogólnie masz. Nie, no jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja myślę, że każdy człowiek, który ma chociażby w najmniejszym stopniu poukładane pewne kwestie, no to tak jest, wiesz, ja na przykład nie cierpię czegoś takiego, że mi coś na przykład wypadnie w ciągu dnia, bo ja mam o miarę konkretnych godzinach posiłki, muszę, wiesz, wtedy i wtedy być w domu, żeby na przykład zjeść, żeby mieć tyle i tyle od treningu i tak dalej, i tak dalej. Jak mi się coś poprzesuwa, no to mi się znowu przesuwa posiłek i to już jest taki niepokój, że kurde, no coś jest, wiesz, nie tak jak powinno być i to nie służy na dłuższą metę. To też zaburza taki spokój wewnętrzny, bo jak mam wszystko pogodę, stąd nie lubię na przykład takich rzeczy, jak gdzieś jakieś wypady, wiesz, sylwestry, wyjazdy, tego typu rzeczy. Mimo tego, że no, aspekt społeczny jest istotny, no to jest też taka rzecz, że wiesz, to jest sylwester, no to jak gdzieś wyjdziesz, to wracasz gdzieś koło, nie wiem, drugiej, trzeciej, no bo wypadałoby posiedzieć, znowu ciężko jest się wyspać, znowu wstaniesz o innej godzinie niż zawsze wstajesz, przesunąć się posiłki przez to, tamto i wiesz, no to jest takie, no rozumiem cię jak najbardziej. Ja zawsze mówię, że ja żyję jak rencista, nie? Że jestem, kurde, tak jak rencista, jak teraz mniej pracowałem, tak naprawdę, no tak, tylko no, cardio, jedzenie, spanie, jedzenie, trening, psy, jedzenie, spanie i to wszystko. Cały dzień, nic więcej.
Ja mam dokładnie to samo, tylko brakuje mi jeszcze psów. To jest mój cel na rok 2022, żeby umożliwić sobie opcję posiadania jak największej ilości psów. No ja mam trójkę, to mi wystarczy, ja już nie chcę. My z Sylwią planujemy mieć nieograniczoną ilość psów. Jedynym ograniczeniem będzie miejsce oraz budżet, żeby utrzymać te psy. Ale mieszkacie w mieszkaniu czy w domku? No właśnie, niestety na razie w mieszkaniu nie mamy możliwości, bo wynajmujemy, żeby te psiaki mieć. Zresztą też nie uważam, żeby blok był najlepszym miejscem dla psa, bo to jednak, wiesz, jest mało humanitarne. Zależy jaka rasa. Wiesz, no my raczej celujemy, znaczy chcemy też mieć kundelki, najlepiej to w ogóle z jakiegoś schroniska, tak żeby sobie pozabierać troszkę takich widoków, ale też chcemy mieć duże psy, bo ja też gdzieś tam mi się marzy Cane Corso na przykład, bulteriera chcemy, no i kilka takich jeszcze fajnych psów, więc na pewno potrzebujemy dużo przestrzeni, a do tego potrzebujemy domu, a teraz zwłaszcza jest ciężko, jeżeli chodzi o kwestię wiadomo czemu. Też, chciałbym powiedzieć, też organizacji i dużo czasu będziesz potrzebował. No na pewno, ale plan jest taki, żeby właśnie sobie ten czas organizować, jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby czasu mieć coraz więcej, a nie coraz mniej, więc Więc się staram w tym kierunku iść. Mam do ciebie takie jedno pytanie. Na koniec, mam nadzieję, że ogląda nas część osób, które są młode, które gdzieś tam zaczynają albo chciałyby dopiero zacząć. Chciałbym usłyszeć taką jedną radę od ciebie dla osób, które chciałyby zacząć właśnie przygodę z kulturystyką. Na czym warto się skupić i od czego może zacząć? Jak jest zawsze w życiu obojętnie, czy kulturystyka, czy praca, czy byle co, zawsze zacząć najłatwiejszej rzeczy. Czyli zaczynam bardzo prosto, nie zaczynam rzeczy komplikować, tylko zaczynam, powiedzmy, ktoś wie, że chce zostać sportowcem, no bo nie mówię, że kulturysta zawsze jest takie słowo, wiesz. Ja nigdy nie lubiłem, jak ktoś mówi, a ty jesteś kulturystą, a ja ważyłem 100 kilo, czy 90 kilo, dla mnie kulturysta to zawsze... Samo. Wiesz, nie, że dla mnie, nie chcę nikogo obrażać, ale dla mnie men's physique, ja wiem, że to kulturystyka, po angielsku bodybuilding, że to jest, że ciało się zmienia, że się builduje to ciało, tak? Ale dla mnie bodybuilding, czysta kulturystyka, to jest waga ciężka. To jest dla mnie tak zawsze już było i tak zawsze dla mnie będzie w głowie. Że ktoś chce zacząć być sportowcem, albo zmienić sylwetkę, albo zostać kulturystym, albo bodybuilderem, po prostu się skupił nad standardem. Znaczy proste rzeczy, które ma po prostu w swojej garści, jak się mówi, że może zacząć pierwszy sobie ułożyć dietę i sobie ułożyć trening i nie, tak jak ty już mówisz, ten overthinking, żeby tego nie robić. Bo teraz właśnie w tych czasach jest tak, że ty masz 1000 źródeł, ty masz YouTube, Instagram, masz, kurde, jak na Instagram wejdę czasami teraz, każdy mówi o tych treningach, jak wykonywać ćwiczenia, technikę i tak dalej, to ja czasami sam się mogę pogubić, bo kurde, tu niby tu latissimus, a tu jednak nie, bo tu bardziej ta muskulatura, a tu źle po ten i ja czasami też już, nawet że tyle lat trenuję, czasami jest ciężko się połapać i każdy, kto zaczyna, powinien właśnie tak jak ja powiedziałem, wierzyć w siebie, trzymać tą dietę, i tą rutynę chodzić, żeby chodzić na siłownię i żeby po prostu się skupić na tymi, żeby proste rzeczy pierw na 100% umieć zrobić i dopiero się interesować zaawansowanymi rzeczami. Wiesz, o co mi chodzi, żeby mieć taki progres. Pierwszy stopień 100%, drugi stopień 100%, a nie, że tu 50, tu 50, tu 50. Albo, że dieta 50%, trening 80%, suplementacja 10%. Po prostu, żeby pomału wykonać jeden cel po drugim celu. I tak mi się wydaje, że to jest kulturystyka, czy piłka nożna, czy nie wiem, jak ja poszłem do wojska, bo tak samo zacząłem od najprostszej rzeczy. Ja od razu nie dostałem broni na wojnę, albo od razu w czołg i strzelać, tylko po prostu zaczęliśmy od najprostszych rzeczy. Ja musiałem się zapoznać z tematyką. Tak samo teraz ludzie mają tyle możliwości czytania w internecie, żeby się zapoznać z tematyką, kulturystyką, że w ogóle, no kurde, tak naprawdę łatwiej nikt nie ma w tych czasach, aby zacząć z czymś. Na przykład chcesz zostać tym i tym, bo to masz wszystkie informacje, masz na YouTubie albo na Google, tak? Kiedyś tak po prostu nie było i że jak teraz chce ktoś po prostu zacząć z czymś, to jeden krok za krokiem, krok po kroku i się na pewno uda.
Myślę, że to jest chyba najlepsza rada, jaką można dać, jeżeli chodzi o osoby początkujące. Różne te rady padały, ale to jest taki, ja bym to podsumował, zacząć od początku. To jest trochę śmiesznie brzmi, ale taka jest prawda, bo faktycznie tak jest. Właśnie tak jak mówisz, w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo tej wiedzy i to jest wiedza naprawdę bardzo dobra, tylko że problem jest taki, że osoby początkujące mają bardzo małe możliwości selekcjonowania tej wiedzy i układania ich w jakiś taki sposób chronologiczny, bo wiesz, no, mamy jakąś osobę, która jest gdzieś tam powiedzmy guru w jakiejś tam swojej dziedzinie i ona zazwyczaj mówi już o rzeczach zaawansowanych. I często ludzie gubią te kwestie jakby zaawansowane, na zasadzie mylą, o może tak, z tymi podstawowymi, bo wiesz, to, że ktoś tam mówi o polepszeniu aktywacji mięśnia najczęstszego grzbietu w ćwiczeniu X, to nie znaczy, że ty się musisz na tym skupić na początku. Ty się skup najpierw, żeby zrobić ruch z punktu A do punktu B i w ogóle dany mięsień wyczuć, a może za 2-3 lata wróć do tego filmiku i zacznie się skupiać właśnie na takich mini udoskonaleniach, takich wisienkach na torcie. No bo niestety prawda jest taka, że no już nikt takiej wiedzy typu, nie wiem, jak wykonać wiosłowanie handlą w prawidłowy sposób, raczej nie puszcza do internetu, bo jest tego miliony. Więc zaczęło się właśnie taki cherry picking, już dobieranie się do, wiesz, kwestii, nie wiem, badań naukowych względem aktywacji mięśnia X podczas wykonywania ruchu Y i tak dalej, które są, tak. To są rzeczy, które są fajne jak najbardziej, ale dla osób, to już takich, można powiedzieć, kulturystycznych nerdów i ludzi, którzy już na tym temacie zjedli zęby i teraz tylko chcą się udoskonalać, a nie dla osób, które zaczynają z tematem i nawet nie do końca jeszcze wiedzą, tak. Co to jest hantla i czym się hantla różni od ketla na przykład, nie? Więc no, tak jak mówisz, zacząć od początku to jest taka rzecz absolutnie podstawowa, więc jeżeli ktoś ogląda i zaczyna temat, to wyłączyć najlepiej internety i się skupić na podstawach. Gdzieś tam może znaleźć, złapać jakiegoś lokalnego trenera personalnego, poprosić, żeby nauczył podstawowych ćwiczeń i faktycznie zacząć sobie od zera do bodybuildera. Jeszcze właśnie chciałem dodać, że u mnie na siłowni, gdzie ja trenuję tam u siebie w Niemczech, jest koleś, który tworzy siłownię i to jest dobry znajomy ode mnie i on ogólnie bierze za trening personalny 10 euro na godzinę, czy tam za jeden trening, powiedzmy to jest bardzo mała kasa, 10 euro, a powiedzmy jakiś influencer bierze za 45 minut 90 euro, czy tam 100 euro u nas, to ci właśnie młodzi ludzie wolą iść do influencera i potrenować za 100 euro z taką osobą, niż 10 razy z takim trenerem, który ma własną siłownię. A jak mnie się na siłowni pytają ludzie, jak to zrobiłeś, jak ty trenujesz i tak dalej, to ja zawsze mówię do nich, że wiesz co, tu jest koleś, który ma siłownię własną i czy mi wierzysz, czy nie, pierwszy czas przed Stefanem, ja z nim rozmawiałem i z nim rozpisywałem swoje treningi, bo on mi powiedział, jak mam sobie dopasować to wszystko, a tam masz 10 euro cały trening, a nie ty bierzesz, kurde, nie wiem, jakiegoś youtubera, który dostaje za jedną godzinę, czy 45 minut 100 euro, a tak naprawdę byś miał za 100 euro 10 treningów z takim trenerem, który ci wytłumaczy dokładnie. I to jest taka też rada, że jak ktoś ma siłownię albo gdzieś są trenerzy personalni i oni mają taką wiedzę podstawową, to dla takich ludzi całkowicie wystarczy. Oni nie muszą sobie brać jakiegoś kulturysty zajebistego, żeby coś osiągnąć. Tylko na początku na pewno starczy ten trener personalny, który jest w tej siłowni. Dokładnie, wiesz co, w Polsce jest coś takiego, najczęściej jest zorganizowane coś takiego jak instruktor fitnessu na siłowniach i najczęściej to są właśnie osoby, które są gdzieś tam początkującymi trenerami personalnymi i one są zatrudniane przez siłownię, na przykład Extreme Fitness, czyli siłownię, na której ja na przykład pracuję i wykonuję tam treningi personalne, ma takiego właśnie pracownika i sam kiedyś dawno temu, jak jeszcze nie miałem swojej firmy, nie miałem swojej działalności, to pracowałem właśnie na umowę w taki sposób i powiem ci, że nie wiem, jak jest w Niemczech, ale w Polsce jest na przykład tak, że tam dzwoniło się do ludzi i proponowało się darmowe treningi właśnie po to, żeby ludziom pokazać, wiesz, na początku zupełnie za darmo w cenie karnetu, jak trenować, podstawy żywienia jakieś takie omówić i tak dalej. Bardzo, bardzo mała liczba osób w ogóle dawała się namówić dosłownie na to, żeby ktoś, wiesz, ci wytłumaczył coś za darmo i pokazał coś za darmo, więc najczęściej to jest kwestia taka, że ludziom się po prostu nie chce. Tak. Ja to się zawsze śmiałem, że jak ja zaczynałem, jakby coś takiego było, to prawdopodobnie bym chodził z zeszytem po wszystkich siłowniach w okolicy i bym taką miał listę pytań i wiesz, i robił research, bo jak ja zaczynałem, to czegoś takiego nie było, nie?
Tak, zgadza się. Ja pamiętam, że jak ja byłem po Pradze w 2016 roku, startowałem w Pradze, zająłem trzecie miejsce i siedział Community Budesheim, Denis Wolf, mój trener i ktoś tam jeszcze był, jakiś Niemiec, już nie pamiętam. To ja, kurde, ja się pytałem, to ja sobie otworzyłem zeszycik na telefonie i zapisywałem od nich po prostu, co ja chciałem wiedzieć. Tak? No ja tak samo byłem, bo ja po prostu chciałem wszystko wiedzieć i ja tak właśnie sobie zapisywałem wszystko, bo mnie interesowało, a jak to, a jak rebound, jak to, jak to, jak tam, jak wy to robiliście. Po prostu ja tak samo bym robił, ale u nas wiem, że takiego czegoś nie ma, że ty dzwonisz, że kogoś i namawiasz. Nie ma takiej opcji, nie ma. Wiesz co, jak patrzę z perspektywy czasu, to może w Polsce też czegoś takiego być nie powinno, bo to i tak jest rzadko kiedy wykorzystywane, a też to trochę tak, wiesz, umniejsza trochę pracy i wiedzy czasem niektórym trenerom, że wiesz, no prosić się, żeby kogoś czegoś nauczyć, to jest takie słabe. Nie? No, tak. Ogólnie wydaje mi się, że też w Polsce co do kulturystyki jest tak, że bardzo dużo ludzi nie chce tyle kasy wydawać. Też jeśli chodzi o suplementy i tak dalej, no to jak porównamy ceny rynek angielski albo amerykański z tym rynkiem niemieckim, jeszcze ok, ale z Polski to już katastrofa. Jak ja widzę czasami te ceny od JP tam w Ameryce albo od Fodabyte, ten Hostile czy coś takiego, no to kurde, to są ceny, no ja nie wiem skąd ludzie tyle kasy biorą, to nawet mnie by stać nie było kupować sobie te suplementy, które oni sprzedają za taką cenę. Jak tam masz jeden Whey Isolat od Raw Nutrition albo od innej firmy, gdzie Chris Bumstead jest narysowany za $40. Nie? Także ogólnie ten rynek taki polski jest taki, że każdy by chciał, ale każdy by chciał też jak najmniej wydawać za to. To jest duży problem właśnie, że u nas się nie patrzy na jakość, tylko na cenę. To jest taka rzecz, to się też rzuciło, no ale też nie ma co tutaj mówić. Większość osób w Polsce po prostu no nie zarabia tyle, ile tak naprawdę powinno zarabiać. I to jest ten problem, że niestety nawet jak czasem ktoś by chciał, to po prostu no nie ma kasy na to, żeby... Pamiętam, jak zaczynałem, no to wiesz, dla mnie, nie wiem, kupić sobie witaminy, to był event jakiś, wiesz, jak na święta się dostało jakieś pieniążki, to sobie człowiek mógł pozwolić, żeby sobie kreatynę kupić i trzeba było dzielić, żeby ci starczyło do końca, nie wiem, cyklu na kreatynie, nie? Więc chyba te wszystkie cykle i tak dalej na kreatynach to się właśnie z Polski wywodziły, bo ludzie po prostu oszczędnie korzystali z tych suplementów, więc to też jest, trzeba gdzieś tam zaznaczyć, natomiast no wiadomo, że jak są zawodnicy i są osoby, które przykładają bardzo dużą uwagę do takich kwestii, no to czasem tego nie rozumiem, że ktoś na przykład oszczędza na takich rzeczach jak suplementy. Bo wiesz, tutaj wydaje na towar, na to, na tamto, a później przychodzi co do czego i kupuje białko za 50 zł i flaki rozwalone, wiesz, problemy z trawieniem, to tamto, sramto i tak naprawdę to połowę z tego, co kupił, to nie wchłonie, drugie połowę wysra, żeby nie szukać słowa ładnego i tyle z tego ma, nie? Więc czasem to jest naprawdę takie, że nie mam kasy na to białko, to żebym wolał sobie kupić kurczaka na promocji i by to było zdrowsze niż wiesz, niż wydawanie rzeczywiście kasy na jakieś takie suplementy, które są szemrane albo czort jeden wiesz, czego robione, nie? Tak, właśnie to jest dla początkujących takie ważne i też mogę każdemu to powiedzieć, obojętnie czy mam sponsora czy nie, to jest taka prawda, ja zdobyłem swoje pierwsze miejsca w 2015 i 2016 roku zupełnie bez żadnych suplementacji. Ja nie brałem żadnych suplementów, nic kompletnie, żadnych BCA, EAA, Intra czy coś. Jako Intra czasami kupiłem może Coca-Colę półlitrową, jak chciałem mieć Intra, tak? Albo się ludzie na mnie dziwnie patrzyli, albo sobie kupiłem za euro u nas taki cukier do ciasta, taki a la fruktoza, coś takiego. Mhm. Wiesz, to piłem jako Intra, powiedzmy, ale także kupowałem suplementy jako początkujący. To ja wcale tego nie znałem i nie kupowałem i nie akceptowałem tego. Po prostu jadłem cały czas tylko to, co, tak jak ty mówisz, wolałem sobie kupić kurczaka za 6 euro niż za 30 euro kilogram białka. Nie? Czy tam jakiś tańczy z MyProtein za 15 euro, czy nie wiem, po ile on tam są, nie? Także każdy początkujący niech właśnie się pierwszy skupi na tym, jak powiedział, na tą dietą i na tym jedzeniem, niż nad tanimi produktami, żeby kurde właśnie mieć takie problemy, jak ty mówisz. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, to nie jest magia, to jest uzupełnienie.
Więc podstawy zawsze powinny być podstawowe, a nie wydziwianie jakieś takie, zwłaszcza, że jak ktoś tam waży 60, 70, 80 kg, to wcale nie wiadomo, jak dużej ilości białka nie potrzebuje, żeby tego nie przejeść naprawdę z takich rzeczy jak, nie wiem, nabiał, jak gdzie nie ma problemów, ryby jakieś, jajka, czy najprostsze mięso, czy jakiś tam kurczak. Dzisiaj kupiłem 9 zł na promocji w Biedronce. Można, można. No, ja też, jak jestem w Polsce, to zawsze kupuję sobie, biorę do Niemiec i zamrażam, nie? Tak samo. Nie mam co się oszukiwać. U nas mięso kosztuje 30 zł kilo, a jak mam tu za nie wiem, 15 zł czy tam 12 zł, to tak samo wolę sobie tu kupić. No jasne, jasne. I masz taką możliwość jeszcze, że jeździsz do tej Polski, no to kurde, tylko korzystać, nie? Tak, jak najbardziej. Czyli jesteś hodowany na polskim mięsie. Dokładnie. Słuchaj, Mike, ja cię nie będę pytał o twój największy cel, bo to już powiedziałeś, czyli jest to, wiadomo, występ na Olimpii. No bo nie ma co się oszukiwać, każdy kulturysta, który ma ambicje na to, żeby zdobywać kartę pro, to nie zdobywa tej karty pro po to, żeby sobie położyć na półce, tylko żeby w końcu te stopy na deskach Mister Olimpii postawić, więc tego ci życzę jak najbardziej, bo myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie po prostu czasu. No wiesz, tak naprawdę to jesteś młodym jeszcze zawodnikiem, więc kurczę, nic, tylko pchać się do przodu, robić swoje, zwłaszcza po takiej przerwie, to teraz głowa czysta, napędzony 300%, więc nie rozpalony. Ma co się... Dokładnie, byleby tylko żadnej kontuzji, żadnych chorób nie było i można działać po prostu na świeżutko. Z nowym trenerem, z nowym podejściem, z czystą głową i nic, tylko pchać to mięcho i budować. Ja mam taki, wiesz co, tutaj mini bonus na koniec każdego odcinka. Pewnie nikogo nie zdziwi, no bo gdzieś tam dieta jest od Łukasza, więc pewnie odpowiedź będzie oczywista. Natomiast jak wygląda twój taki typowy posiłek potreningowy? No to skoro już wiesz, jak Łukasz działa, no to wiesz dokładnie, że no, whey izolat po treningu, to jest standardowe, 60 gram, akurat teraz mam na planie napisane. No i mam dwa dni, czyli moderate, czyli normalny dzień potreningowy, albo high carb. To się różni tak, że w high carb mam 200 węglowodanów, w normalny dzień mam 160 węglowodanów po treningu. I on się składa po prostu z takich węglowodanów szybciejszych, jak fruktoza, po polsku się mówi sukraloza, czyli cukier zwykły. Czy fruktoza to jest... Glukoza? Tak, nie, glukoza. Nie, chodzi o fruktozę i glukoza, tak? Czyli mieszano po prostu z owoców i cukier taki normalny, na przykład z płatków, Rice Krispies, coś takiego, izolat do tego. No i to wszystko. A czasami sobie jeszcze lubię dorzucić zamiast tyle tych płatków, to kleik ryżowy. Jest akurat taki typowy, nie? W modzie teraz, kleik ryżowy, whey i do tego cornflakes, jakieś tam Rice Krispies, czy nie wiem, jakie tu wykorzystacie. Rice Krispies u nas niestety nie ma. Znaczy są w sklepach takich, na przykład jakiś tam, nie wiem, co się nazywa, shot czy single, czy jak to, nie wiem, nie znam się na tym. Ale to są, cenowo to u nas tak wychodzi, że lepiej by sobie było chyba samemu otworzyć fabrykę ryżu i robić, niż kupować. To dobre, to są ceny kosmiczne. To 10 zł, czy coś za 200 gramów na przykład, to wiesz, to 12 zł. Ale gadamy o tych kulkach takich, tak? O takich kulkach ryżowych gadamy. Chodzi ci o taki jakby ryż preparowany, tylko że taki chrupiący, no nie? Rice Krispies, jak tak. Są na przykład, czy ten Choco Rice, to się nazywa i tak dalej. To w Polsce my tego niestety nie mamy. Bo to u nas kosztuje 99 centów pół kilo, czy kilo, czy ileś. No niestety wiem, bo to skurczę wszędzie, tylko nie w Polsce. Ja mam na szczęście podopiecznego, który czasem mnie paczkuszką uraczy, także ja uwielbiam te właśnie Choco Rice'y, te Rice Krispies, te Choco Rice'y są jeszcze, te biała czekolada, truskawka i tak dalej, więc to jest naprawdę no, potężna alternatywa, no bo to jest ryż tak naprawdę, więc super, super. No, jeszcze coś powiem, nie wiem, czy Roman Fritza znasz? No kurde, pewnie. To nie wiem, czy widziałeś ten odcinek, jak on sobie kupił ten Rice Krispies, powiedział, że są za drogie dla niego, to on sobie kupił worek 5 czy 15-kilowy dla psów. I to jest normalnie ryż pęknięty, jak ten Rice Krispies.
Nie, znasz ten odcinek? Nie, Prowany, nie znam tego odcinka, ale... No, to jest taki, taki worek wielki, on stoi jego pod, pod stołem i on jest dla psów i on kosztuje 5 euro i za 15 kilo, czy tam 10 kilo, czy ileś. I on z tego posiłek robi. Także jeśli chcesz, mogę to wysłać, te Rice Krispies albo ten 15-kilowy worek, jak będę w Poznaniu, to ci mogę wysłać chętnie. Kiedyś jak będziesz w Poznaniu, to dawaj znać, to ja w ogóle się spróbujemy spiknąć pod jada i zrobimy sobie trening. To by było super. A skąd jesteś? Niestety z Tarnowa, kawał drogi, ale wsiądę w auto i damy radę. Aha. No teraz jestem jeszcze do wtorku. O, pokaż to ciastko. Pokażę to, bo tu akurat... Ale chciałam zagrzeć. To zagrzej. Daj mi no to, daj mi taką, pokaż. Pokażę sobie jeszcze na samym końcu te właśnie. No, zarąbiste są te ciacha. To i tu już połówka poszła wczoraj, no bo ja tego nie jadłem. Tak one właśnie wyglądają. O, grubo. I dajże mikrofalówki, to jest Rafaelo w środku. I po prostu to się tak rozpływa, nie? To jest, kurde, sztos, to jest naprawdę. No, wielka szkoda, że u nas czegoś takiego nie można zamówić, ale powiem ci, że sobie rozkminił Juan Morel zarąbiscy z tym biznes, bo to od niego tak zaczęło się, nie? Od tego komputera tak naprawdę. Teraz widzę, że coraz więcej firm to robi, ale on zaczynał, tylko że on akurat nie robi tego proteinowego chyba. No tu może wybrać normalny i proteinowy, chyba jest 50 centów różnicy. To tak o zrobimy, tak będę w Poznaniu, ja tobie wezmę z Niemiec takie dwa ciastka, przyjdziesz do mnie, pójdziemy na trening i jako post-workout takie wlecą dwa ciastka dla was. O, ja super, jak najbardziej. Właśnie wracałem z Romana Fritza, jeszcze ci tylko powiem, nie wiem, czy widziałeś odcinek, jak on robi w rice cookerze mieszankę ryżu i makaronu. On jest w ogóle szalony, jeżeli chodzi o te wszystkie żarcia. On jest niesamowity. Jak ja widzę, jak on swoje jedzenie robi, jak on to je, to ja nie wiem, bo tutaj ja nie wiem. No, ale to, on jest fajny, on jest taki typowy animal, to jest, powiem ci. Jeszcze z takich tych czasów, ja jeszcze mam te plakaty takie właśnie z Fritzem w piwnicy, jak ćwiczy, nie? Więc to super czasy. Dobra. On jest niesamowity gość, no. Wielkie dzięki, Mike, że poświęciłeś mi trochę czasu, mamy sobotę. Więc na szczęście się tak złożyło, że oboje mamy rest day, więc mam nadzieję, że ci dużo czasu nie ukradłem w ciągu dnia. Tak jak mówię, fajnie by było kiedyś, jeżeli będziesz jeszcze raz w Polsce, to żeby się spotkać, wcześniej się ugadać i bardzo chętnie podjadę, zrobimy sobie jakiś trening, może nawet się uda nagrać to i gdzieś tam udokumentować. Byłoby fajnie. Co ja mogę tobie życzyć? Życzę ci, żeby ten off-season był najbardziej produktywnym off-seasonem w twoim życiu. Żeby trawienie dopisywało, zdrowie dopisywało, kontuzje się trzymały z dala, no i nic, tylko trzymać kciuki za to, żeby faktycznie w tym pierwszym starcie strzelić tą kartę i od razu ja bym tutaj zachęcał, żeby próbować patrzeć, jak to wygląda na tle innych zawodników, bo wydaje mi się, że jak już forma jest, to warto by sobie było wyskoczyć, zwłaszcza jak czasem się udaje, na przykład tak, że dzień po, wiesz, są na przykład zawody pro, także to już w ogóle byłby idealny, bo też ekonomiczny scenariusz. Tak. Zgadza się. Chociaż ja słyszałem, że od razu jak startujesz dzień po, to od razu trzeba 300 euro płacić za kartę, nie? No chyba, jest to coś takiego? Wiesz co, chyba to trzeba wykupić, ale nie wiem, czy tak jest wszędzie, bo wydaje mi się, że czasem jak były starty, to jakby zapraszali zawodników, wiesz. Że jakby, wiesz, że kartę mógłby sobie wykupować później, no bo tam, wiesz, to musisz oficjalnie tam opłacić i tak dalej. Natomiast, że można było wyjść sobie tego. Ja właśnie słyszałem w Rumunii, taki Niemiec wygrał kartę, nie wiem, Kevin, coś takiego chyba, wygrał kartę pro i dzień później były występy pro, to musiał jeszcze w ten wieczór 300 euro zapłacić, że mógł wystartować dzień później z prosami razem, a to już było w grudniu, więc ta karta pro się liczyła mu jeszcze na te jedne zawody, 2021 rok, ale na 2022 musiał nową kartę wykupić. No. O kurde. Czyli patrz, to jest dobry haczyk, że niby nie płacisz za wpisowe na zawody, ale kartę musisz opłacić co roku hardkorowo. No. Wszędzie kminią. Tak to jest. Dobra. Dzięki ci bardzo. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania. Zapraszam was na sociale do Majka. Wszystkie informacje odnośnie jego profili społecznościowych znajdziecie w podpisie tego filmu. Ja zachęcam tutaj Majka do tego, żeby pisał również po polsku.
bo to na pewno nam bardzo wiele wniesie. Każdy ma świadomość tego, że tam z ortografią może być różnie u Ciebie, nikt nie wymaga. Powiem Ci, że treści są ważniejsze niż sam przekaz. Jak się ktoś przyczepi, to tam motyla noga mu w oko, więc się to nie ma co przejmować. A tak jak mówię, no fajnie by było móc, wiesz, w końcu tak prawilnie śledzić i faktycznie wiedzieć, co tam się u Ciebie dzieje, bo no nie każdy, zwłaszcza chyba w Polsce, po niemiecku mówi. Zgadza się. Dobrze, jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć, to jest Twoje 3 minutki dla naszych polskich widzów i kończymy. Okay, ogólnie dziękuję Tobie, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu. Się bardzo ucieszyłem, bo słucham Twoje podcasty, ogólnie podcasty polskie. Dziękuję też Sebastianowi, bo ja w ogóle Sebastiana nie znam, tak że go widziałem na oczy, tylko po prostu jak to właśnie mówię, że tu bardziej w Polsce mi się wydaje, że lub wszędzie, tylko nie w Niemczech, się kulturystyka bardziej tak się właśnie, jak się gdzieś zapoznaje kogoś, to kurde jest się w kontakcie. Mam teraz nowego znajomego w Polsce, mam tu znajomego, mam w Danii, w Holandii, w Kuwejcie, tu z kimś piszę, tu z kimś piszę, tu z kimś piszę, i że ta kulturystyka łączy jednak i że fajnie, że ktoś w ogóle proponował, żebym mógł nagrać ten podcast. I jeśli w ogóle ktoś osoba przetrwał do końca, to dziękuję, że słuchaliście ten podcast. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I głowa do góry i do przodu. I wszystkiego lepszego właśnie w nowym roku dla wszystkich. Ja się podłączam pod życzenia noworoczne. W zasadzie to jest, można powiedzieć, pierwszy prawidłowy podcast, który został nagrany w nowym roku. Wszystko, co było wrzucone do tej pory, było nagrane w roku starym, o ile można tak powiedzieć. Także cieszę się, że nowy rok rozpoczynam z, można powiedzieć, nową twarzą w Polsce. I miejmy nadzieję, że niebawem ta twarz będzie znana wszystkim, przynajmniej u nas na kulturystycznym takim podwórku polskim. Dziękuję Ci jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć. Dziękuję.